normalnie, to bym przedstawiał gości, ale myślę, że takich gości przedstawiać nie trzeba. Natomiast mam pewnego rodzaju taką drobną uwagę. My Polacy, my mężczyźni narodu polskiego, bardzo szanujemy kobiety, kochamy nasze matki, kochamy nasze, uwielbiamy nasze panie i nie wyobrażamy sobie życia bez kobiet. W życiu społecznym również. Jest to raczej chyba nieprawdopodobne, żeby bez kobiet moglibyśmy się obyć. No i w stanie wojennym również kobiety brały czynny udział w tym, co się dzieje, w tym, co nas otacza. Dziwną rzeczą natomiast jest dla mnie przynajmniej, nie jestem socjologiem i nie potrafię tego wytłumaczyć, jak to jest, ale jest fakt, że o mężczyznach działających na rzecz niepodległości to my już sporo już wiemy. O kobietach? Niewiele. Musiało minąć co najmniej 25-26 lat, żeby pojawiła się pierwsza książka, gdzie głównymi bohaterami są kobiety Solidarności. Regionalnie pojawiła się też i w Krakowie taka książka o kobietach małopolskiej Solidarności, ale historia kobiet z tamtych czasów jest dalej niezapisaną białą kartą. No i dzisiaj mamy wspaniałego gości, Hanna Łukomska-Karniej. Ja nie będę opowiadał, jaki jest biogram, jakie jest bohaterskie życie Hani. Powiem natomiast coś chyba ciekawego, to mało kto o tym może wiedzieć. W dokumentach SB, nawet SPC, rozpływali się nad przymiotami, nad pięknością naszej Hanny. Używali takie określenie, że to była mistrz Solidarności. Wracając do tych kobiet, jeszcze dwa zdania, już więcej nucił nie będę. Takie dwa zdania w moim rozumieniu potwierdzające to, że bez kobiet się nie da, że kobiety były, są i mam nadzieję, że będą ważnym składnikiem naszego życia społecznego. W Gdańsku Ewa Kubasiewicz dostała najwyższy wyrok, jaki był wymierzony w stanie wojennym. 10 lat. 10 lat więzienia. We Wrocławiu Barbara Sarapuk, królowa druku, umownie tak nazwamy tą panią, niestety świętej pamięci. No, we Wrocławiu oczywiście też i Hanna. We Wrocławiu też jest kilka innych wspaniałych pań. W Krakowie Fryderyka Łazarow. Jeżeli byliście na spotkaniu promocyjnym książki Kobiety Małopolskiej Solidarności, to tam pani była przedstawiana. Rodowodowa Niemka, a działała w naszym podziemiu, w Solidarności Walczącej. W Rzeszowie Krystyna Szkutnik robiła Radio Solidarność razem ze swoim mężem i z kolegami. Takich nazwisk jest naprawdę bardzo dużo. A teraz, żeby nie pomylić się, to ja wyciągnę kartkę, przepraszam bardzo, pana profesora, bo to nie ja będę prowadził, tylko pan profesor. Nie mam okularów, ale pan profesor Arkadiusz Żuklewicz, profesor z Uniwersytetu Papieskiego, będzie nam przewodził, będzie prowadził tą dyskusję. Mam nadzieję, że będzie super ciekawa. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Ja drugi raz tutaj jestem i wielka radość i podziękowanie dla władz Klubu Wtorkowego, Krakowskiego Klubu Wtorkowego za to, że zagadnienie kobiet Solidarności Walczącej mogło tutaj zaistnieć. To jest rzeczywiście tak, jak Pan tutaj wcześniej we wprowadzeniu pokazał, sztandarowe działania, sztandarowe postaci, takie nośne medialnie, są eksponowane przy różnych okazjach. Natomiast ta mrówcza, żmudna praca, bardzo często przekraczająca, możemy powiedzieć, takie granice ludzkiego wyobrażenia, to była działalność kobiet, cicha. Dzisiaj rozmawialiśmy sobie na skałce z ojcem generałem Stanisławem, i wyeksponowane było przy tej okazji, że są takie obszary, które są ciche, ale bardzo potrzebne. Na przykład dobro jest ciche i szalenie potrzebne.
takim dobrem służyła między innymi nasza dzisiaj tutaj główna uczestniczka, pani Hanna Łukowska-Karniej. I ja w pierwszej części, w pierwszej tej, którą pozwolę sobie zainicjować z tymi pytaniami, które przygotowałem, chciałbym poprosić o takie wspomnienie biograficzne, wspomnienie, które wiąże się z doświadczeniem dzieciństwa, życia i wrastania do systemu, w którym człowiek funkcjonował. Także pani Haniu, proszę przybliżyć z tego swojego dorastania, dojrzewania, do decyzji bycia matką Solidarności Walczącej, bo to tak, proszę państwa, jest. Ja kiedyś miałem takie silne napięcie, gdy nie było pani Anny Walentynowicz już z nami i nagle pojawiła się nowa osoba, która była przez media kreowana jako taka prawie najważniejsza, można powiedzieć. Nawet niekiedy to wręcz sugestywne było. Oddziaływanie sugestywne, pokazujące, że Anna Walentynowicz to gdzieś tam, natomiast nowa gwiazda się pojawiła nagle. Takie sytuacje mają miejsce. Ja myślę, że musimy pamiętać o tym, kto kim jest i kto jaką rolę odegrał. I tak jak Anna Walentynowicz to matka Solidarności, tak Hanna Łukowska-Karniej to matka Solidarności Walczącej, której oddaję głos z zachętą do wspomnienia właśnie, jak to się stało, że zaczęła myśleć o Polsce, o służbie dla Polski i o poświęceniu dla Polski. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór właściwie Państwu. Cieszę się, że tutaj mogę u Państwa być. Chociaż szczerze mówiąc, taka trochę jestem zażenowana, bo nigdy nie występowałam publicznie. Zawsze raczej pomagałam Kornelowi, zawsze mu towarzyszyłam w pierwszych latach jego wystąpień. I zanim zacznę mówić coś na temat, że tak powiem, własnego życiorysu, to może powiem, to zawsze podkreślałam, że w zasadzie o kobietach, które są ważne w czasach Solidarności, to są wszystkie żony działaczy albo córki działaczy. Bo wydaje mi się, że ci działacze nigdy nie mogliby działać, gdyby nie te kobiety wkoło nich. I to widziałam na każdym kroku. Także to dla mnie jest oczywiste. One powinny być wszystkie odznaczane. A mnie się przydarzyło, że właśnie wspierałam tutaj takiego bardzo ważnego, a może najważniejszego działacza podziemia, Kornela Morawieckiego, który nauczył mnie jednej rzeczy, takiej bardzo ważnej. Nauczył mnie, że szukaj lepszych od siebie. I moim zdaniem moje działania były dzięki moim dzieciom i paniom, które właściwie mnie wspierały i właściwie nas otaczały, bo zawsze szukałam lepszych od siebie. I kiedy wyszła książka Szminka na sztandarze, gdzie zgodziłam się właściwie na wywiad, jeden z niewielu, i byłam poproszona o to, żeby zasiąść, prawda, tutaj za stołem, to odmówiłam wtedy tego zaszczytu, bo powiedziałam, że musiałabym usiąść z wszystkimi paniami, które mi pomagały. No teraz nie odmówiłam, przyszłam, bo niestety koleżanki nie mogły przyjechać, chociaż były proszone, bo niestety wiek, no i w dodatku aura, pogoda i tak dalej. Więc taki może tak gwoli wstępu. A moje losy to są takie losy właściwie historii Polski, bym powiedziała. Bo ja się urodziłam na Syberii, w altajskim kraju. No, matka była wywieziona w ciąży w czerwcu 1941 roku, jedna z ostatnich wywózek wojennych, w ciąży. Za 2 miesiące ja się tam urodziłam. Wywieziona z moją babką z Litwy, z terenów Litwy. My znalazłyśmy się tam. Ja oczywiście niewiele pamiętam, bo wróciłam jako 5-letnie dziecko, no ale trochę pamiętam, prawda? Babka tam została pochowana. Mamą wróciłyśmy i losy każdej rodziny powojennej. Szukałyśmy ojca, któremu się udało nie być wtedy zaaresztowanym, bo akurat on był wtedy na liście, ale nie, na szczęście nie udało się ojca złapać, bo nie wiem, czy ojciec by przeżył. Moja mama była pełna hartu ducha i w zasadzie dzięki niej, no ja nie wiem, jak ja tam przeżyłam,
ale przeżyłam, jak widzicie Państwo. Byłam dzieckiem, które... Babcia mnie do 3 lat wychowywała, zanim zmarła. Umiałam właściwie po polsku mówić pacierz i śpiewać piosenki. A mówiłam po rosyjsku, bo byłam otoczona rosyjskimi dziećmi. Powrót trochę pamiętam z tej Syberii, na tych półkach. Pamiętam raczej może taką aurę, pewne fragmenty, jakiś tam pogrzeb, przekraczanie granicy, ludzi, którzy tam biegali, nam podawali jakieś chleby, strach o matkę, kiedy na chwilę wychodziła z wagonu. Byłam dzieckiem, które wiecznie się bało, że mama mi gdzieś zniknie. Jak gdzieś wychodziła, to ja siedziałam wystraszona, prawda, czekając, czy ona tylko wróci. No i mój powrót, tak jak wielu ludzi, był powrotem do Wrocławia. Wrocław był moim pierwszym miastem i okazuje się, że nie tylko, znaczy w tej chwili jest moim miastem, chociaż z Wrocławia wyjechałam, szukając rodziny, aż do Szczecina. Tam znalazłyśmy ciotkę, ojca, którego odnalazłam. No taką tragedią mojego dzieciństwa było to, że nie mogłam do mojego ojca mówić, prawda, jako do ojca. Nawet początkowo mi nie mówiono, że to jest mój ojciec. Mój ojciec figurował jako kuzyn, bo bali się, że ojciec będzie wywieziony w związku z tym, kiedy się okaże, że to, prawda, jesteśmy rodziną. Ja miałam inne nazwisko, bo wróciłam na nazwisko matki. No to bym musiała opowiadać, jak to się działo, bo mama pewnie by wróciła dużo później, gdyby nie to, że przyjechała na papiery innej osoby. No, potem podała swoje nazwisko, ja tam figurowałam z imienia, bo dzieci na tej karcie takiej repatriacyjnej miały tylko imię, nic tam więcej nie było. Potem jak się pierwszy życiorys napisało po wojnie, to tego życiorysu trzeba się było trzymać, chociaż ten życiorys nie zawsze był prawdziwy. Oczywiście matka podała, że gdzie indziej się urodziła, także potem nie mogła się przyznać do tego, że to jest mój ojciec. Długo to dosyć trwało. Moje nazwisko jest po matce Łukowska-Karnie, ja powinnam się nazywać Kozakowska Hanna. No, ale w każdym razie tak to wyglądało. No, oczywiście rodzina doświadczona bardzo. Moja, słuchaliśmy właściwie wolnej Europy. Wychowałam się na tej wolnej Europie, która nawet mi przeszkadzała w pewnym momencie, bo wiadomo, że po wojnie to były małe mieszkania i tam wiecznie ta wolna Europa. Ale dzięki temu troszeczkę tam słyszałam tej wolnej Europy. I w zasadzie moją wychowawczynią to była moja siostra cioteczna, która również jej ojciec, a mój wuj, był oficerem KOP-u. Oczywiście nie po wojnie nie wrócił do Polski, wyemigrował do Stanów, a ona, właściwie kaleka, garbuska, właściwie uczyła mnie swojej polskości. Właściwie to była rodzina taka piłsudczykowska. Śpiewała, nauczyła mnie pewnie śpiewać piosenek, właściwie tą Polskę, właściwie to ona mi opisywała, przedwojenną Polskę na naszych, że tak powiem, kresach. Pięknie to opowiadała. Jej brat rodzony, jako 16-latek brał udział, a mój, prawda, brat cioteczny brał udział w Powstaniu Warszawskim i również dostał się do niewoli i też razem ze swoim ojcem, tym oficerem, kapitanem KOP-u wyemigrował do Stanów. Także tak rodzina wyglądała, a ona była u ciotek, mieszkała, bo moja rodzina, prawda, składała się z ojca, matki. Ojciec był kuzynem matki i siostry mojej matki. No, wydaje mi się, że to były moje takie pierwsze lekcje patriotyczne, patriotyzm. No później przyjechałam na studia do Wrocławia. We Wrocławiu już zostałam po studiach. Kończyłam historię. Czasy właściwie tu założyłam rodzinę. Czasy Solidarności właściwie poprzedziło moją taką... pracowałam w Instytucie Matematyki jako bibliotekarz. I tam wiedziałam, że już były książki drugiego obiegu i wpadł w moje ręce właśnie biuletyn dolnośląski, który kolportowałam, nie wiedząc, że pracownik naszego Instytutu, Kornel Morawiecki, jest jego redaktorem. Nie wiedziałam absolutnie o tym. Ale prowadziłam taką
bibliotekę wydawnictw niezależnych. Wszyscy wiedzieli, że do pani Hani można przyjść i te książki pożyczyć, bo te książki miałam. No tak, że tak powiem, zastała mnie Solidarność w Instytucie Matematyki Politechniki Wrocławskiej. Tak. I teraz właściwie to jeszcze tylko mogę powiedzieć, że kiedy powstała Solidarność, zwrócono się do mnie, żebym współuczestniczyła w zakładaniu Solidarności, to moje pierwsze słowa były, że ja, że mnie nie obchodzi jakiś związek zawodowy, bo mnie obchodzi niepodległość. I Kornelowi, który też się do mnie zwrócił, bo zakładał, właściwie to komitet założycielski składał się z takich nazwisk bardzo ważnych dla naszej Politechniki Wrocławskiej, pani profesor docent Haliny Łopuszańskiej i profesora Zaracha, Andrzeja Zaracha, który później, oni oboje uczestniczyli w działalności Solidarności Walczącej i mnie, skromnej bibliotekarki w tym instytucie. Ale ja mu powiedziałam, że po prostu mnie interesuje. Właściwie może ja się zapiszę do KPN-u, bo co mnie tam jakiś związek zawodowy. Na to Kornel powiedział mi, ty chyba oszalałaś. Co to jest do KPN-u? Mówi tam po prostu, mówi, jest zinwitrowany, jest ten związek. Mówi, tam są ubecy. Mówi, no mówi, to jawna organizacja się tu nie utrzyma. Mówi, co ty wygadujesz? Do mnie mówi. No i rzeczywiście właściwie zaczęłam uczestniczyć w Solidarności, no i tak pewnymi różnymi drogami dostałam się prawie że przypadkiem, bo mając trójkę dzieci, nie zamierzałam być działaczką żadną. I kiedy uczestniczyłam w założycielskim komitecie, to już nie przyjęłam żadnych innych funkcji w Solidarności, bo uważałam, że nie stać mnie na to, bo mam trójkę dzieci, podziękowałam za zaszczyty. No, ale potoczyło się tak, że musiałam pomagać i tak się znalazłam, chcąc, nie chcąc, że tak powiem, w Solidarności Walczącej. I jakąś tam, jak się okazuje, no, pomocna byłam. Bardzo dziękuję. To dojrzewanie do służby na rzecz ojczyzny i też myślę, że tutaj konkretnych drugich, prawda, innych zaangażowanych, to był ten proces. Ja patrząc na to z takiej perspektywy biograficznej, myślę, że wiele osób o podobnych doświadczeniach rzeczywiście było odporne, te osoby, ci ludzie, którzy angażowali się, byli po prostu odporni na propagandę, na to oddziaływanie, które można by dzisiaj określić indoktrynacją, dokonującą się na różnych poziomach w czasie komunizmu. Ja z takim wspomnieniem z własnych doświadczeń ze szkoły choćby podstawowej, przez różne sposoby pamiętam, że byliśmy, no, większość tutaj, jak na sali jesteśmy, byliśmy zmuszani różnymi metodami do choćby uczestnictwa w jakichś wydarzeniach opiewających, a to miłość polsko-bolszewicką, a to jakieś inne uroczystości, na przykład 22 lipca, pochody pierwszomajowe. Ja kończyłem szkołę średnią i szkołę podstawową, za każdym razem miałem zachowanie nieodpowiednie. No, paradoks, bo w końcu zostałem pedagogiem, nawet pedagogiem społecznym, ale na świadectwach kończących, czy to szkołę podstawową, czy szkołę średnią, mam naprawdę jak byk zachowanie nieodpowiednie. Może nie dlatego, że aż tak bardzo niegrzeczny byłem, ale właśnie to był efekt. Opór wobec. Więc ta dojrzałość, to dochodzenie w odpowiednim momencie do podjęcia decyzji, myślę, że warunkowane było biografią, za którą bardzo dziękuję, za to wspomnienie. Natomiast pytanie kolejne, które tak myślę, że może być ciekawe, jakie działania były podejmowane, jakie pani konkretne działania właśnie w tej Solidarności Walczącej podejmowała, wspierając czy to pana przewodniczącego, pana Kornela, czy innych ludzi, opozycjonistów zaangażowanych, ukrywających się, o których może dzisiaj rzeczywiście w mediach jest więcej, o których więcej mówi się, więcej pisze się, a faktycznie, czy mogliby to robić, co robili, gdyby nie wy, gdyby nie pani, gdyby nie koleżanki, przyjaciółki i ta właśnie skromna, cicha, ale bardzo potrzebna, wręcz niezbędna działalność. No, w zasadzie Solidarność Walcząca, znaczy właściwie jak nastał stan wojenny, to w ogóle nie było mowy, żeby w to się nie włączyć, a ponieważ akurat
W moim mieszkaniu rozpoczęła się ta solidarność, ukrywanie się właściwie Kornela. Akurat tak się stało, że Kornel miał proces polityczny, jak Państwo może wiecie z jego biografii, przed Solidarnością i między turami zjazdu był zatrzymany nawet. Więc to poszukiwaliśmy my, przyjaciele jego, dobrych prawników. I właśnie wtedy pamiętam, no, objawił nam się pan mecenas Rosa, prawda? No akurat Kornel był w dniu 13 umówiony z sędziną, moją koleżanką u mnie w domu. No oczywiście Kornel wtedy rozwoził biuletyn. Nie miał czasu, miał tam przyjść troszkę wcześniej, tu godzina 10, 11, 12, Kornela nie ma, ona już zaczęła, że tak powiem, się prawie kłaść spać, Kornel się zjawia. No i zaczynają się rozmowy, nie wiem, od której one trwały, prawda, jaką tam tą linię obrony, który właściwie wtedy chyba padło nazwisko pana Afendy, u nas bardzo znanego mecenasa, który był szefem i który nam bardzo pomagał i potem był moim, kiedy miałam listy gończe, bo tak się moja, że tak powiem, rozwijała działalność, że miałam list gończy w 1984 roku. No i po prostu zwykła, że tak powiem, taki przytyczek losu, że Kornelowi samochód nie zapalił, maluch. No i po tam pół godzinie uruchamiania go kijem i różnymi tam sposobami wrócił i mówi, ja nigdzie nie pojadę, słuchaj, ja tutaj muszę zostać. No i już nie wiem, która tam była godzina, druga, czy która w pół do trzeciej. No i rzeczywiście nocowała rano. Pukanie do drzwi u mnie, no przyszedł nasz kolega z Instytutu Matematyki, poinformując mnie, że on rano był na spacerze i że jest stan wojenny. Ja nie rozumiałam, co on w ogóle do mnie mówi, że trzeba koniecznie jechać do Kornela i go powiadomić, bo jego aresztują. Ja już nic więcej nie mówiłam, że Kornela łatwo jest dosyć powiadomić, ale od niego się dowiedziałam, bo ludzie zawsze się zastanawiają, kiedy się dowiedzieli. Więc zanim zostało włączone radio, po godzinie zjawiła się zresztą Kornela rodzina z przyjaciółmi. A Kornel, który uważał, że oczywiście w domu tam był wielka, poszukiwali go, oczywiście tam wiem, że to był strach padł na nich, no ale ponieważ Kornel nie przyszedł w momencie, kiedy była rewizja i właściwie chcieli go aresztować, no żona poszukiwała go wśród przyjaciół, no i z Lazarowiczem, panem Lazarowiczem, jego synem i z żoną zjawili się akurat u mnie. No akurat Kornel był, no i Kornel mówi, nie mamy o czym rozmawiać. Szybko każdemu z nas dał jakiś tam rozkaz, co mamy robić. Ja miałam jechać do Instytutu Matematyki i zabrać maszynę z czcionką rosyjską. To było moje zadanie. Dowiedzieć się, co się dzieje z Zarachem, który był na zjeździe Solidarności w Gdańsku, bo był właściwie to był w komisji rewizyjnej Kornel, bo już nie pamiętam, gdzie tam jakąś taką miał zaszczytną funkcję. Andrzej Zarach, profesor z naszego instytutu, miałam zobaczyć, co się z nim dzieje i dowiedzieć się, co jest na Politechnice. Pani Jadzia, żona Kornela, ze mną pojechała po tą maszynę, nie wiem, gdzie ją tam zawoziła. Wszyscy dostaliśmy i w tym dniu, jak się okazało, pani sędzina robiła im herbatki razem z moimi nieletnimi dziećmi i przez cały dzień przywinęło się kilkadziesiąt osób. I tak Kornel tam przez tydzień koczował w moim bloku, ale oczywiście było wiadomo, że nie może tam nocować, bo przecież byłam trochę związana z Instytutem Matematyki i zakładałam tą Solidarność. Byłam w komitecie założycielskim, ale nikt do mnie nie przyszedł. Znalazłam sąsiadów, u których Kornel się ukrył, ale co najmniej tydzień, albo już nie pamiętam, może trochę dłużej, przyjmował wszystkich ludzi w moim mieszkaniu. Więc tak się znalazłam, że tak powiem, no w samym centrum Solidarności, jeszcze wtedy, prawda, nie Solidarności Walczącej, no w instytucie, ponieważ Kornel był obserwowany, to pierwsze jego lekcje były, jak mam uważać, gdzie oni stoją, jeżeli zaczynają za kimś jeździć. Początkowo wydawało mi się to zupełnie nierealne, żeby za mną jeździli, ale po przyjściu do Instytutu Matematyki, prawda, no zaczęłam mu organizować tych ludzi, o których chodziło. No i rzeczywiście nasz najbliższy przyjaciel pracujący w Instytucie Matematyki, niestety świętej pamięci, Jan Pawłowski, odegrał bardzo wielką rolę w tej całej naszej działalności, bo właściwie
siedział przy nasłuchach esbecji i organizował nadawanie radia i właściwie tą całą techniczną tą techniką się zajmował. Kornel podawał adresy ludzi. W zasadzie no, cały czas wszystkimi nami kierował. No, muszę przyznać, że takie pierwsze dosyć ważne rzeczy okazało się, że potrafimy robić, kiedy zaczęli za nami chodzić, a mając aparaty nasłuchowe, zaczęliśmy łamać ich szyfry. Szyfry z Służby Bezpieczeństwa. No i właśnie jedną byłam z pierwszych, która właśnie z Janem Pawłowskim łamała te szyfry. No oczywiście nie wiedzieliśmy, nie mieliśmy żadnego doświadczenia w tym kierunku. Natomiast wiedzieliśmy, że już tam od pewnego czasu za mną chodzą. Więc on siedział przy nasłuchu, ja chodziłam, a oni podawali tylko cyfry. Oczywiście były tam później jakieś taki ich slang tam, prawda, gumowy, żelazny, prawda, 45, 3, 9, to wszystko było wiadomo. Kiedy dzwoniłam, szłam do budki telefonicznej, dzwoniłam na jakiś tam telefon, wiedzieliśmy, że mówią, że ja dzwonię, albo że skręcam, że wyszłam i skręcam właśnie tak jak w prawo to jest trójka, w lewo to dziewiątka, 12 to prosto. Idę z połówką, to znaczy z jakimś mężczyzną, idę z dzieckiem, to idę z ćwiartką, prawda? I to pierwsze nasze takie, no to tak akurat mówię Państwu, bo to jest dla ludzi niekiedy ciekawe, bo w zasadzie te nasze nasłuchy i później radio, to ono towarzyszyło i właściwie myśmy obsługiwali również Solidarność, bo to w zasadzie była działalność Solidarności Walczącej. Tak. No a w podziemiu w zasadzie robiłam no wszystko, co trzeba było, a przede wszystkim, jak wiecie, niektórzy z Państwa pewnie pamiętają, taki był duch w narodzie, że w zasadzie człowiek miał do wszystkich zaufanie. I w pierwszym miesiącu stanu wojennego to miałam pełne kieszenie adresów ludzi, którzy nam pomagają. I do głowy mi nie przychodziło, żeby z tych adresów w ogóle nie skorzystać. Te adresy do końca mi towarzyszyły. Później się bałam, że mogą być jakieś podpuchy, że może być jakaś prowokacja. Zresztą też tutaj nauka Kornela. Kornel zawsze mi machał ręką i mówił, ty nie myśl o żadnych prowokacjach. Mówi prowokacje, mówi, to nie jest taka istotna sprawa. Wszystko nazywali prowokacją, prawda? Jakieś ulotki gdzieś leciały, prowokacja. No pamiętam tą straszną chwilę, kiedy prawda, dowiedzieliśmy się, że został porwany ksiądz Jerzy Popiełuszko, prawda? I natychmiast Kornel wzywał do demonstracji. Powiedział, na pewno go nie zamordowali, my możemy go uratować. I właściwie te ulotki, które były natychmiast rozdawane pod kościołami, niestety niektórzy księża mówili, że to może być prowokacja. Kornel tu miał rację. Zresztą ja uczestnicząc przez cały stan wojenny blisko Kornela muszę powiedzieć, że zawsze miał rację. No nawet wtedy, kiedy nam się wydawało, że nie chcemy, żeby miał rację. Tak. Też mogę powiedzieć taką... Może taki szczegół. Pamiętam, kiedy się ukazał list, znaczy nagranie Lecha Wałęsy z Komańczy, gdzie on tam siedział? Nie w Komańczy, tylko w tym Warłamowie, prawda? No i wszyscy też mówili, prowokacja. Kornel to przesłuchał i mówi, żadna prowokacja. To podpity facet może takie rzeczy mówić, a w dodatku, jeżeli chodzi o Wałęsę, to bardzo możliwe, że to on, że to jego słowa. Bo może jeszcze też nadmienię, Kornel o tym nie mówi, ale kiedy ze zjazdu, na pierwszym zjeździe Solidarności wybierano przewodniczącego, to Kornel zadzwonił do mnie z Gdańska i pamiętam dokładnie te słowa, nie wiem, czy Kornel to pamięta, ale powiedział mi, wiesz, Wałęsa z każdym dniem zjazdu traci. Ja na niego nie głosowałem. Ja mówię, jak to nie głosowałeś? A on mówi, no bo po prostu, bo wiem, że takim, użył takiego sformułowania, nie wiem, bufon. On chyba by, mówi, gdyby dłużej zjazd potrwał, mówi, to on by nie przeszedł. No więc tutaj też można powiedzieć, że wyczucie Kornela było, że coś z tym Wałęsą nie jest w porządku, bo przecież nic nie wiedzieliśmy na ten temat. Tak, ja tylko mogę o sobie powiedzieć, że kiedy był u nas na Mazowieckiej z takim objazdem po Polsce,
to wiem, że stałam i nie klaskałam mu, nie podobał mi się Wałęsa. Nie wiem, czy to było może też spojrzenie Kornela, ale w każdym razie ja mu nie klaskałam. Mnie się Wałęsa nie podobał. Później te pierwsze informacje o Wałęsie, że nie jest w porządku, dowiedzieliśmy się od Andrzeja Kołodzieja, który, no ale tak, że państwo chcecie słyszeć o kobietach, no to ja nie wiem, no kobiety to oczywiście Ewa Kubasiewicz, no. Ona, ta Solidarność powstawała właściwie, Solidarność Walcząca to powstawała, składała się właściwie na początku z przyjaciół wokół Kornela. Dlatego uważam, że jeżeli chodzi o kierownictwo Solidarności Walczącej, nie mieliśmy agentów, bo to byli przyjaciele. Wszyscy przyjaciółmi byliśmy i każdy robił wszystko, można powiedzieć. No ja na przykład, ponieważ pochodziłam ze Szczecina, bo tam maturę robiłam, no to oczywiście zaczęłam tam wśród koleżanek zakładać Solidarność Walczącą poprzez jezuitów, do których moja koleżanka poszła, Iza Gębicka, która nawet nie wie, że jest założycielką Solidarności Walczącej, bo wręcz się zapiera, a ona właściwie poszła do ojca Czumy, który tam był w Szczecinie, tam dano nam, prawda, wspaniałego naszego przewodniczącego Solidarności Walczącej w Szczecinie, pana Stanisława, Stanisław Janusz się nazywał, tak, świętej pamięci, wspaniały człowiek. No i zaczęła się ta Solidarność, potem doszedł, prawda, Korus. Oczywiście wszędzie tam były oczywiście kobiety, to nie ma dwóch zdań. I w Szczecinie, i w Gdańsku, i tutaj jak tu Leszek wymieniał, prawda, i w Rzeszowie, no wszędzie. Ja właściwie, no kogo tu mogę wymieniać w mojej rodzinie, znaczy w moim, że tak powiem, otoczeniu, to proszę państwa, właściwie działając, myśląc, że działam tak krótkofalowo, że tylko trochę Kornelowi pomogę, a potem zajmę się dziećmi. Tak mi się cały czas wydawało, ale tutaj wpadka, prawda, jednych osób, duża wpadka zaraz za parę miesięcy, no to znowuż pomogę. I tak doszło do tego, że ja w 1984 roku miałam list gończy. No i wtedy właściwie to dzięki tu mojej córce, która wtedy miała 14 lat, to właściwie ja mogłam działać, bo było dziecko bardzo odpowiedzialne. Tak odpowiedzialne, że naprawdę życzyłabym wszystkim. A miałam trójkę dzieci, o rok młodszego syna od niej, 13-letniego i 4-letnią córkę młodszą, która zawsze pytała, czy tylko Zosia zostaje, jeżeli ja gdzieś wychodziłam. No co mogę powiedzieć, no moje mieszkanie wiadomo było na podsłuchu, dzieci nie, wiedziały, że nie można mówić wszystkiego w domu, na migi żeśmy się porozumiewali, na przykład pytały mama, czy wychodzisz, prawda, to nie padało wychodzisz, tylko prawda, pokazywały rączkami, jak chciałyśmy rozmawiać z Zosią, to wychodziłyśmy na zewnątrz. Muszę powiedzieć, że moja córka chwyciła tą konspirację w lot i każdy, kto ją o cokolwiek pytał, to ona nic nie odpowiadała. Wiedziała, że z nikim nie może rozmawiać. Nawet koledzy, którzy przychodzili, to powiedzieli, z nią to nie pogadasz. Ona tylko patrzy tymi czarnymi oczami i nie powie ani słowa. A syn mój, większość rewizji przeżyła ona sama, niestety beze mnie. Tak, bo mnie się jakoś udawało uniknąć parę razy. Byłam chyba na dwóch rewizjach albo trzech w domu, a wszystkie ona sama przeżyła, łącznie nawet z wyważeniem drzwi w momencie, kiedy ja jeszcze nie wiedziałam, że będzie list gończy, ale udało mi się nie być, ponieważ prowadziłam taki żywot, że przywracałam z pracy, prawda, tam gotowałam obiad, potem wychodziłam w nocy z listami, które miałam po kieszeniach, żeby Kornel mógł na nie odpowiedzieć. No to były różne etapy tego mojego ukrywania, trzeba przyznać. To nawet to trudno tak w skrócie opowiedzieć, bo były etapy takie, że właściwie w Radzie Solidarności Walczącej, w której również byłam, były dwie kobiety, ja i pani Koziebrocka Maria, która była początkowo taką pierwszą łączniczką Kornela, bo oczywiście ja miałam dzieci, udostępniałam mieszkanie, ale nie włączałam się tą działalność, ale w momencie, kiedy ona wpadła, no to ja musiałam łatać dziury i tak łatałam te dziury do końca, że tak powiem, ukrywania się Kornela. W sumie, jak z Kornelem naliczyliśmy, ja tylko mówię o mieszkaniach, w których Kornel nocował i mieszkał, to było około 60 mieszkań, w których, no i w zasadzie oprócz dwóch mieszkań wszystkie ja załatwiałam.
Tak, no i spotkania Kornela, które Kornel organizowaliśmy, również załatwiałam. Więc byłam takie, ja nie wiem, takie od spraw bezpieczeństwa, jak się potem okazało. No i później struktura Rady Solidarności Walczącej musiała jak gdyby troszeczkę się uspokoić, bo wyaresztowano część ludzi. Mnie się udało, prawda, w 1984 roku po liście gończym, udało mi się 2 miesiące tylko utrzymać się i nie być aresztowaną, ale ponieważ musiałam robić no więcej niż wcześniej, oczywiście nie ja sama, miałam 2 łączniczki, wspaniałe dziewczyny, Alicję Kopeć i Alicję Iwaniuk, które obie razem przygotowywałam na moment, że jak mnie zabraknie. Natomiast konspiracja Kornela, jak się okazuje teraz, to była, no, można się pochwalić, że jakoś tak intuicyjnie umieliśmy ochronić tego Kornela, ponieważ to nie było tak, że każdy wszystko wiedział. Na przykład jak Kornel mieszkał w jednej dzielnicy, to obsługa była tylko z tej dzielnicy. To były tylko osoby, które naturalnie wchodziły do tego mieszkania. To nie było tak, że moje łączniczki wiedziały, gdzie Kornel mieszka. Jeżeli znały część mieszkań, to druga znała inną część mieszkań. No, nie wiem, no, jakoś to rzeczywiście mogę powiedzieć, że udało nam się, że żadne mieszkanie Kornela nie wpadło. I to jest chyba sukces też Solidarności Walczącej. Nigdy nie wpadło mieszkanie Kornela jako mieszkanie, nigdy. Żadne archiwum nie wpadło Kornela, nigdy. Ale tutaj właściwie Kornel nie bardzo chciał słuchać tych jakichś moich czasem zwierzeń, że za mną chodzą. On mówi, ty już jesteś lepsza ode mnie. Ja ci powiedziałem, jak oni tam śledzą, ty masz wiedzieć, że jak jadą za tobą, bo to pierwsze lekcje były, to oni nie jedzie jeden samochód, tylko 2, 3. Jeden skręca w prawo, drugi idzie za tobą prosto, na drugim skrzyżowaniu ten drugi skręca w lewo, a trzeci jedzie za tobą. No i rzeczywiście to były pierwsze lekcje od Kornela. No a potem to Kornel twierdził, że byłam lepsza od niego w tym gubieniu ogonów. Udało mi się parę razy i muszę powiedzieć, że wtedy taką żyłkę miałam hazardzisty, jak mi się udało parę razy zgubić ogon, no to potem, no przez, to już może państwo niektórzy, którzy się interesują, to wiedzą, że oni przez, między sobą porozumiewając się, mówili uważać, bo Hania lubi brykać. Mówili o mnie Hania, tak, Hania lubi brykać, tak. No. Tak, no nie wiem, co ja tu mam jeszcze opowiadać. W każdym razie naprawdę muszę państwu powiedzieć, że kobiet w podziemiu naprawdę było multum. No a poza tym, jeżeli chodzi o mieszkania Kornela, to były naprawdę cudowne osoby. Niektóre nawet bały się zapytać Kornela, bo były takie panie, które nie wiedziały, nie rozróżniały Solidarności Walczącej od Solidarności. Mnie się pytały, co to jest ta Solidarność Walcząca? Albo wiedziały tylko, że trzeba pomagać, prawda? A Kornel, jak to Kornel, pisząc każdy artykuł z każdą panią, czy ona gotowała, czy ona była lekarzem wysokiego stopnia, czy była immunologiem, czy była profesorem, czy była, z każdym omawiał zawsze artykuły. Kornel pytał zawsze wszystkich. No i sądzę, że to właściwie też pozwalało mu jakoś oceniać, bo te oceny były przeróżne tak ludzi. No nie wiem, co tu jeszcze można ciekawego powiedzieć. Ja czasami jak namyślam się nad jakimś zagadnieniem, to przypominam sobie taką regułę metodologiczną, triangulacja. Triangulacja, która polega na tym, żeby z różnych perspektyw na zagadnienie spoglądać. Oczywiście, każdy, kto zajmuje się badaniami naukowymi, wie, co to jest, więc nie będę wyjaśniał i nudził. Natomiast mamy tutaj okazję właśnie do takiej triangulacji w praktyce, dlatego że jest perspektywa kobiet w Solidarności Walczącej kreślona przez panią Hannę, ale jest z nami gość specjalny, pan marszałek Kornel Morawiecki. I mam tutaj prośbę do włączenia się aktywnego i pokazania z tej perspektywy mężczyzny. Jak kobiety funkcjonowały, jak pan postrzega tę rolę, co pan może powiedzieć na temat tego zaangażowania? Myślę, że to też będzie ciekawe i da inne światło, no tak właśnie z perspektywy chłopa.
Jedną rzecz jeszcze powiem, proszę Państwa. Nie wiem, Kornel może to na pewno potwierdzić, że w podziemiu kobiety u nas nie sypały. Nie ma przypadku, żeby kobieta sypała. Naprawdę. No nie wiem, czy byłyśmy akurat mocniejsze, czy jak to się stało, ale kobiety w podziemiu nie sypały, bo było parę wpadek przez sypnięcie, ale nigdy przez wyśledzenie. No tylko tyle chciałam powiedzieć. No Hania tak skromnie o sobie mówiła, ale właściwie to bez niej tej Solidarności Wracającej by nie było. Tak prawdę powiedziawszy, bo na przykład jak Hanka, jak żeśmy jak pierwsze przymiarki robili, to jak szukaliśmy kogo wziąć do tej rady, no to ja nie wiem dlaczego myśmy wzięli tych 12 tam, 11 osób, tych właśnie akurat takich, no wzięliśmy, no bo ty im ufałaś, bo miałaś wyczucie, bo wiedziałaś, bo kobiety mają taką intuicję, głębszą niż my. One są jakby takie potrzebne do tego, żeby nas oceniać, żeby nas tak jakby no, klasyfikować nawet w jakimś stopniu. Ja pamiętam na łożu śmierci, jak przyszliśmy z Hanią do tego naszego przyjaciela Jasia Pawłowskiego, to było ponad 10 lat temu, nie? Hanka, który to był rok? Tak, ponad, tak, kilkanaście lat temu, tak? I on umierał na raka płuc i ja pytam, Jasio, a powiedz mi o Hance, właściwie dlaczego ona była taka ważna dla nas? A on powiedział, Kornel, no bo ona była lojalna i odważna. Dwie takie cechy, mówię, takie dwie cechy wymienił. I rzeczywiście w większości tych kobiet one były lojalne i strasznie odważne. Pamiętasz Ewę, jak przyszliśmy do niej i ty ją najpierw pytałaś, ona mieszkanie dla kogoś, kto się ukrywa. I ty pytasz, no a czy to ma być, to jest jeden pokój, dziewczyna mieszka w jednym pokoju, tak? A ty pytasz, a czy to ma być kobieta? Nie, to ja wtedy zapytałam, słuchaj, to co u ciebie może być, czy punkt kolportażu, czy może ktoś mieszkać, czy drukarnia, a ona mówi wszystko jedno. Ja mówię wszystko jedno, no ale czy gdyby na przykład ktoś mieszkał, to kobieta czy mężczyzna, wszystko jedno. Na wszystko mi odpowiedziała wszystko jedno, bardzo nie lubi, że ja potem ją nazwałam wszystko jedno, wprawdzie miała pseudonim, Boże, jaki ona by miała pseudonim, Ewa Kozłowska. No nie wiem, no myśmy między sobą mówili wszystko jedno, ale po prostu tacy byli ludzie w Solidarności Walczącej. I Ewa oczywiście, Kornel się u niej po prostu ukrywał i było spotkanie i potem to było mieszkanie, przez które Andrzej Kołodziej po zgubieniu jakichś adresów do nas, przez ten kanał się do nas dostał, ale też musiał przejść przez duże sito, zanim ona mu wierzyła. A kiedy tam ktoś ją sypnął po drodze, to przez pół roku ona udawała w więzieniu, że nie zna żadnej dziewczyny i nikogo, kto u niej był. Taka była właśnie Ewka. Myśmy mówili o niej Ewa Czarna. No, ważne też, Hanka mówiła o swoich dzieciach, ale ty, Hania, używałaś te dzieci jako nawet taką broń Solidarności Walczącej. Opowiedz, jak tam wyszłaś i pokazywałaś dzieciom ubeków, którzy się obstawiali. No i co wtedy? Opowiedz tą historię, dobra? Jakże... Po pierwszym moim zatrzymaniu, które tak nagle zatrzymali mnie, znaczy jak odprowadzałam dziecko do przedszkola i zabrali mnie na 24, właściwie to nie było na 24 godziny. Rano po odprowadzeniu dziecka zatrzymali mnie i byłam do godziny tam 5 czy pół do 6. Od tej pory moja starsza córka już miała pozwolenie, żeby odbierała młodszą córkę. No ale chodzili za mną i ja po prostu raz bliżej, raz dalej. W pewnym momencie już byłam taka zdenerwowana, bo ludzie na ogół uważali, że jestem wariatka. Jak pokazuję, mówię, że ktoś za mną chodzi. Zresztą jakoś się z tym sama starałam uporać, ale dzieciom pokazywałam. No i moje dzieci miały tam, prawda, koleżanki i kolegów, więc takie były dwa rodzeństwa, więc w sumie ich była już 6 i ta mała 4-letnia i ja ich sprowadziłam na dół i zaczęłam pokazywać te samochody. Popatrzcie, ten pan za mną chodzi, ten pan za mną jeździ. I wtedy co usłyszeliśmy właśnie na słuchach?
zebrała obywateli tam od 4, 5 do 13 czy tam 14 lat, już nie pamiętam, i pokazuje, co robić. A oni mówią, zamknąć akcję. No i to było, tak to wyglądało. To, no, kobiety się charakteryzują tym, że mają, rodzą dzieci, także te dzieci z kobietami razem się bardzo przydają, to bardzo, tak, tak. Chociaż jest też prawdą, że bez Hanki bym tej organizacji nie zrobił, ale przez Hankę też wpadłem tutaj. Więc to tak wyglądało, tak, ja, tak, tak, Kornel zawsze mi mówi, przez ciebie wpadłem, bo trzeba było mi zakazać, a ja powiedziałam, że tam nie pójdę, nie pójdę, gdzie Kornel przygotował, no, do wydania książkę, niestety pana Bartoszewskiego książkę, tak, przepraszam, po spotkaniu takim z jakimiś ludźmi z zakładu pracy. No i ja powiedziałam, że ja nie pójdę z tą książką, bo tam nie jest, dla mnie jest niewyraźnie. Poprzednim razem, jak byłam, coś mi się nie podobało. No, a poza tym wydawało nam się, że z tymi osobami była związana taka wpadka, którą ja nazwałam bez rąk i nóg, bo aresztowali wszystkich w koło, tylko tych kobiet nie aresztowali. One były drukarzami w państwowej drukarni. One nam mówiły, że jest wszystko w porządku, więc już nikt tam nie przychodził i nie zabierał tego, czego one drukowały, a one drukowały program Solidarności Walczącej i same go wynosiły. I po parę osób przychodziło i myśmy zabierali od nich z domu tą Solidarność, tą program Solidarności Walczącej przygotowany. No i właściwie od wpadki związanej z tą drukarnią minęło ponad pół roku. I wszyscy, ja mówię, że tam chyba oni są obstawiani, z nasłuchu wynika. Ale koledzy powiedzieli, nie, to nie tak, jakieś kobiety są obstawiane, bo to były dwie kobiety, dwie siostry, tylko profesor Nowicki, który mieszka tam obok. No, trudno mi było z nimi dyskutować, jak oni twierdzą, że profesor Nowicki jest obstawiany. No i wtedy Kornelowi powiedziałam, ja tam nie pójdę, bo tam coś mi się tam nie podoba. No nie podoba. Ja, Kornel mówi, to ja pójdę sam. To ja pójdę sam. Jak ty się boisz, to ja pójdę sam. I ja niestety powiedziałam, pójdę z tobą, zamiast pójść niestety sama. No i właściwie po wejściu do tego mieszkania to kobiety były na podsłuchu, bo to właściwie 10-15 minut trwało. Tam niestety potem dowiedziałam się od tych pań, że na dole stał taki samochód nieużywany, a te samochody albo takie nieużywane to były altany, bo bardzo często padało, czy jest, że o altanie, czy ktoś jest w altanie. To były z podsłuchami samochody. I tą altaną, tym samochodem, które ta pani uważała, że on stoi i że to jakiś porzucony, tym ją wieźli potem, okazało się, na komendę. Ale byli tam w przeciągu, no zanim się herbata zagotowała, po prostu weszli prawie, że z drzwiami. No i taka to była wpadka, więc ja nie zabroniłam wtedy Kornel, a Kornel mówi, miałaś mi zabronić. No okazuje się, że miałam zabronić. No i to rzeczywiście była moja wina. Rzeczywiście ja tylko mówiłam cały czas, o Boże, dlaczego ty, dlaczego ty? A Kornel mówi, nic się nie martw. No i kiedy skuli mnie i jego kajdankami, to Kornel mówi, panowie, panowie, no panią skuć, jak to wypada? No i Kornel tak się ujął za mną. I w tym dniu właściwie Kornela to wieźli, okazało się, znaczy od kuli, tak, tak, od kuli. No to tam pytali oczywiście o nazwisko, ja mówię, wy wiecie dokładnie, kto ja jestem. Kornel nie podał swojego nazwiska, utrudniając im, jego zaraz zabrali. Na drugi dzień mnie wieźli na Sygnale, na Rakowiecką, na Sygnale. Ja cały czas tylko myślałam, to jak wieźli Kornela, jak mnie na Sygnale z Wrocławia na Rakowiecką. I myślę sobie, to co oni, jak oni jego wieźli? No i wtedy się okazało, jak Kornel zadzwonił, bo jak Kornel był wyrzucony z kraju, to stwierdził, że powinien dzwonić no, na telefon do mnie, bo my się dogadamy tak, że my wiemy, o czym mówimy, a oni, no, udawało nam się tak rozmawiać, że on potrafił mi powiedzieć coś, czego uważam, że Zbecja nie wiedziała. Więc moje pierwsze pytanie, no tak ciekawskie kobiety, powiedziałam, jak oni cię aresztowali? Mówi, jak ty jechałeś do... A Kornel mówi, helikopterem. Ja mówię, helikopterem? A on mówi, tak, tego samego dnia przewieźli mnie helikopterem na Rakowiecką. No, ale też muszę powiedzieć, że my z Kornelem wiedzieliśmy, że jesteśmy w tym samym więzieniu, bo ja, kiedy mnie tam przywieźli, zobaczyłam jego kurtkę, to wiedziałam, że on tam jest, prawda, bo zobaczyłam rękaw kurtki,
a Kornel słyszał moje kroki, które zresztą znał bardzo, bo po nocy jak przychodziłam z pocztą, a później kiedy już się ukrywałam, bo ja miałam list gończy pierwszy, a potem miałam ukryte listy gończe. Po wyjściu z więzienia oczywiście uważałam, moje dzieci uważały, że wreszcie mama będzie w domu, a tu dostaję list od Kornela, że mam się stawić. Więc ja się nie stawiłam, bo mi się coś zwariował. Przecież wszyscy ludzie się boją ludzi, którzy byli aresztowani. A u Kornela była taka metoda. Masz to robić lepiej, masz tak iść, żebyś nie przyciągnąć ogona. Więc na to też nie zareagowałam. Na trzeci list zareagowałam, który napisała gospodyni Kornela. To było takie najważniejsze mieszkanie Kornela, pani Władzia Konstantynowicz, kobieta Litwinka, o krótszej nodze, nadzwyczajnie dzielna, która właściwie cały dom i całe swoje życie poświęciła. Także to było mieszkanie, do którego Kornel, wietrzyliśmy to mieszkanie i wracaliśmy do tego mieszkania. I ona napisała: Hania, przyjdź, ja się nie boję, wiem, że ty potrafisz przyjść bez ogona. Przyszłam i zaczęło się na nowo. O Władzi, kobiecie Solidarności Walczącej, nie ma nic w IPN-ie, prawda? Nic, śladu. Śladu nie ma. Znaczy wielu, znaczy bo to jest, bo to IPN traktuje, że konspiracja, no to tam jak są materiały, prawda, tak? No ale to jest tylko, to są źli konspiratorzy, takie jak ja albo Hania, nie? To tak. A o dobrych konspiratorach, jak Władzia, tak, które to nie ma nic, no to nie ma niczego. I to takich było. O wielu kobietach nie ma i ja do Łukasza Kamińskiego bardzo bardzo często przyprowadzam na różnych takich spotkaniach, na które on przychodzi do Solidarności Walczącej, przyprowadzam i mówię: o tej kobiecie nic nie wiesz, a ta kobieta łączyła Królowe Solidarności, właśnie tą Baśkę i obsługiwała całą Akademię Medyczną i to jest Agnieszka. Nigdy nie wpadła. 3 mieszkania związane z Igą Jerzmańską. Gdzie tam 3? To było 5 mieszkań. 5 mieszkań, nie wpadło żadne, prawda? Więc tutaj możemy się pochwalić takimi rzeczami. No i IPN rzeczywiście słucha. Początkowo oni uważali, że my trochę fantazjujemy, no ale ci ludzie są, żyją jeszcze. Na szczęście niektórzy, a niektórzy już nie żyją. No, ale w dodatku muszę powiedzieć, że ta Władzia to na początku mi mówiła tak: Haniu, nie podawaj tego adresu, bo może się jeszcze Kornelowi przydać. No i początkowo milczałam, no bo rzeczywiście sobie myślałam, nie wiadomo, co się będzie działo. Poza tym zresztą, jak nie wiem, czy państwo wszyscy wiecie, że Kornel kandydował na prezydenta w pierwszych wyborach, kiedy Wałęsa kandydował, prawda? Wtedy nikt nie rozumiał. Właściwie na takim pewnym spotkaniu ktoś powiedział: co pan zrobił, żeby Wałęsa nie był prezydentem? A Kornel mówi: kandydowałem. Pan kandydował? Tak, pamiętam, jak wtedy Kornel mówił: jest luka, naprawdę powinniśmy starać się prowadzić kogo innego, bo już wiedzieliśmy, że Wałęsa jest agentem i uważał, że ci, którzy popierają Wałęsę agenta, że agent nie może być prezydentem. No, ale to już tam dłużej nie będę powiadał. Może pytania jakieś, bo to nie zmienia faktu, że rzeczywiście wpadłem przez Hankę i przez te dwie kobiety, drukarki. No. Tak więc kobiety, to nie zmienia, no bo ona mnie nie ustrzegła od tego, bo to jej była rola, bo to była jej konspiracyjna rola, tak. To nie ma tutaj żadnego zmiłuj się, dziecko. Tak. No, ale też byliśmy, czyli przynajmniej ja, no byłem pewien tych wszystkich naszych kobiet. Tak właściwie, zobacz Hanka, ty powiedziałeś, że one nie spały, ale też tak się dużo bardziej jakby pewnie z nimi czuliśmy, prawda? Tymi dziewczynami wszystkimi, tak? Żadna z nich, no powiem. No na przykład teraz jedna z nich, Iwaniuk, Ala, zajmuje się rodzicami chorymi. Miała 3 siostry, wszystkie są za granicą. Ona teraz się zajmuje tymi swoimi rodzicami, a wtedy dla niej nie było snu, nie było powrotów do domu. Rodzice po prostu patrzyli na nią jak na osobę, ona nic nie mówiła, co ona robiła, gdzie ona robiła, była tak dyspozycyjna, no i do dzisiaj jest dyspozycyjna po prostu, tak. No, także uważam, że tu kobiety Solidarności Walczącej były moim zdaniem, no,
Proszę Państwa, ja nie mówię o sobie, bo ja to byłam po prostu przez niektórych od czci i wiary odsądzana, bo kiedy ukazał się list gończy i okazali, że ja mam trójkę dzieci, to tylko wariatka może działać, kiedy ma trójkę dzieci, jeszcze się ukryć, kiedy jest list gończy. Wtedy spotkałam się z moją córką, co załatwiła mi oczywiście moja koleżanka, która była moim kierowcą. Też nigdy nie wpadła, nigdy nie wpadła, miała tu być dzisiaj ze mną, bardzo chciałam, żeby była, bo ona po prostu poświęciła swoją pracę habilitacyjną. Mikrobiolog, która robiła badania bardzo ważne, musiała co godzinę zapisywać te badania, ale ona wiedziała, że Hania dotarła do pani Teresy, ona jest ostatnią osobą, która może jeździć w konspiracyjne miejsca, a Kornel ma mieć spotkanie, a ja za długo gubiłam ogon. I skoro już ten ogon zgubiłam, bo to są takie historie, jak ja gubiłam te ogony, tak jak mi ktoś opowiada, jak gubi ogony, to ja wiem, kiedy kłamie, kiedy nie kłamie, bo to rzeczywiście jest trudna sprawa. To trzeba być naprawdę zorganizowany, trzeba mieć rozstawione samochody albo na początku pewnymi trikami jakoś tak załatwiać. No. Ale więc ta Zosia po prostu niestety nie zrobiła habilitacji. No i potem oczywiście jej kariera naukowa padła, zresztą każdej z nich i niektórym się i posypała rodzina i różne rzeczy w międzyczasie, że tak powiem, różne sytuacje były losowe. Także tu, gdzie bym nie dotknęła, to można było dużo opowiadać. Ale uważam, że Państwo korzystajcie, że tutaj jest pan marszałek senior i pytajcie pana marszałka seniora, bo ja naprawdę jestem tu kwiatek do kożucha. A jeszcze o jednej kobiecie chcę powiedzieć, Hania, ty ją bardziej znałaś, o żonie Klementowskiego. Był taki nasz dosyć ważny kolega, który organizował kolportaż na Dolnym Śląsku i on został zatrzymany tam w kotle takim, tak, a potem sypał. No i teraz dalej powiedz, jak myśmy dowiedzieli, że on sypie. Więc proszę Państwa, to znaczy dowiedzieliśmy, takie przecieki były, ale nie chcieliśmy wierzyć, że sypnął. Uważaliśmy, że to była zła decyzja jego, że chciał tak spionizować kolportaż na okręg Dolnego Śląska. W jednym miejscu to zrobił. Oczywiście to był błąd, bo tu Kornel nas uczył wszystkich, żeby prawda, każdy, kto tam skądś przyjeżdża, to żeby miał swoje miejsce i żeby oni dawali miejsce, bo skąd my mamy dawać wszyscy te miejsca. Ale to jest jak gdyby inny rozdział. No ale niestety wpadka była bardzo duża, rozległa bardzo. To była taka wsypa Klementowskiego, któremu trzeba oddać, że powiedział, jak to Kornel łaskaw powiedział, nie powiedział wszystko. Faktycznie nie powiedział wszystko. Ja go mogę jakoś tam bronić, bo w momencie, kiedy potem początkowo chciał, kłamał, prawda? No, oczywiście oni się połapali, bo w momencie, kiedy już kłamiesz w tym więzieniu, to musisz sobie wziąć kogoś za cel, kogo znasz i opisywać go cały czas, a nie kogoś wymyślać. A on po prostu co chwilę zmieniał. Bo ja siedząc w tym więzieniu, czytałam te akta, bo nie pozwoliłam sobie dać do przeczytania akt tylko tam z jednego tomu, ponieważ tych tomów było dużo, a ponoć było 20 mieszkań, które mnie sypały, więc powiedziałam, że ja muszę przeczytać wszystko. No to denerwowało tam prokuratora, ale dawał mi to do czytania. Ja się doczytałam tam, że on potem wszystko odwołał i dokładnie prześledziłam. Myśmy później po rozprawie przepisywały jego zeznania. Ale to jest takie dla psychologów. Natomiast jak on siedział w więzieniu, to jego żona przysłała nam list i powiedziała, że ona nie wie, co się dzieje, ale ten jej mąż dziwnie się zachowuje. On za bardzo się zbratał z ubekami. Oni mu dają papierosy. I ona by chciała, żeby to wiedział przewodniczący Solidarności Walczącej. Więc proszę Państwa, to było nadzwyczajne, że ona, żona, po prostu nie ukryła tego przed nami, tylko powiedziała, no i wtedy dla nas stało się jasne, bo te przecieki, że on sypie, były. Ale myśmy nie wierzyli. No a poza tym jeszcze inna sprawa, że kolega, który go dał, bardzo nas za to przepraszał, bo okazało się, że on już miał jakąś trochę taką kartę nieczystą, to można to też odwołać do Wałęsy właściwie, że w 68 roku też się niedobrze zachował w więzieniu. No tak to wyglądało, ale tutaj ta żona była wspaniała. Pytania? Tak, ja bardzo dziękuję gościom za tę część, no powiedzmy, stymulowaną, prowadzoną i szczególnie dziękuję za przyjazd tutaj.
bo to jest wysiłek, to normalna rzecz, to jest energia, którą człowiek poświęca czas, a dla prawdy, bo tak to postrzegam, dla prawdy i przy okazji na rozkaz, ale znaczy chcę powiedzieć tak ogólnie, bardzo dziękuję za to, że dbamy o prawdę, bo kiedyś wydawało mi się, że prawda się obroni, tak jak dobro się obroni, ale niekiedy właśnie potrzebuje dobro i potrzebuje prawda obrony. Bo jest dość dużo kłamstwa, które zalęga się w te przestrzenie, gdzie nie troszczymy się o prawdę. I no, chcemy, nie chcemy, współuczestniczymy, czasami nie mówiąc, nie broniąc prawdy, czasami nie broniąc dobra, współuczestniczymy przez zaniechanie w tym, co się dzieje, a choćby wewnątrz mamy opór, sprzeciw wobec tego. Dlatego bardzo dziękuję za tę obecność, za ten kawałek prawdy o naszej historii, o uczestnictwie kobiet w takiej służbie dla Polski, w walce o niepodległą Polskę, a teraz też mam taką ufność, że Państwo, którzy tutaj uczestniczą, przyszli z jakimiś swoimi pytaniami, ze swoim zainteresowaniem i za sugestią, proszę bardzo. Mogę, ale nie, mam mikrofon w ręce, więc jestem pierwszy. Kornelu, chciałbym, żebyś, jakby rozmawiamy o kobietach Solidarności Walczącej, jeżeli, nie wiem, małą relację albo słowo o Jadwidze Chmielowskiej, oddział wschodni Solidarności Walczącej. Dobra, więcej nie będę mówił, niemniej jednak jest to pani, która do roku 90 była poszukiwana listem gończym, a to jest Śląsk Górny, bliżej nas, Katowice, Sosnowiec, tamte rejony. Na pewno przy Solidarności Walczącej nie można pominąć tego działu wschodniego. Jadzia Chmielowska była z Katowic i ona dostała nam dana Hania przez takich naszych przyjaciół, mojego przyjaciela przez Sławka Bugajskiego z Katowic, zresztą też fizyka. I Basię Kowalczyk, tak. I to był chyba rok, Hania, jak oni o nim powiedzieli, 84? Coś takiego, tak? Czy ten rząd. To nie było, to nie było od początku, ona nie była od początku w Solidarności Walczącej, ale ona też się ukrywała. No i znaczy był ten Sławek Bugajski, to był wybitny bardzo chłopak, bardzo taki, pisał pod pseudonimem Grubba, zresztą pisał w podziemiu, ale w Solidarności Walczącej, bardzo inteligentny chłopak, taki bardzo taki z fantazją i z taką wolą organizacyjną. Ale i on nam dał wtedy, ponieważ on mówi, że on jest na uczelni, to i on nam dał wtedy, mówi, że jest tu taka ukrywająca się właśnie Jadzia Chmielowska. No i myśmy ją zrobili tam szefową tego oddziału, tak? Hania, jak to było? Tak mniej więcej tego oddziału, tego katolickiego, tak? Ale po jakimś... To znaczy, on powiedział, że trzeba wykorzystać jej nazwisko, bo to jest nazwisko, od początku stanu wojennego się ukrywa, jest, drukuje tam na Śląsku, w Gliwicach. Z lwem, z bełzem lew. Pamiętasz tym jego, ona była drukarzem wtedy u lwa, tak potem lew mówił. No i rzeczywiście Kornel mówi, no to dobrze, no to mówi, w każdym razie oczywiście wykorzystujemy. I tu może Kornelowi nie wypada powiedzieć, ale ja nie wiem, czy ja tak gwoli prawdy, ale uważam, że to trzeba powiedzieć. Po miesiącu, jak oni ją dali, to przyjechał Sławek Bugajski i mówi, że musi się spotkać koniecznie z Kornelem, bo musi porozmawiać na temat Jadzi Chmielowskiej. No, oczywiście było to trudne dla mnie, zrobienie spotkania takiego nagłego, ale te nagłe były najbezpieczniejsze czasem, tak się zdarzało. No i w każdym razie chcieli odwołać ją ze tego stanowiska. I tutaj Kornel mówi tak, a czemu chcecie odwołać? Co jest? Nie w porządku jest, czy co? Nie, no w porządku, mówi. Ale mówi, czy ona agentka? Nie, a mówi, to agentka? No nie agentka, no to co chcecie? Ale z nią się trudno współpracuje.
No Kornel mówi, no to trudno, mówi, to wy co, mówi, zostawcie ją w tych Gliwicach, niech ona te Gliwice sobie, prawda, organizuje, a w Katowicach róbcie swoje, mówi, co wam. No i tak Jadzia oczywiście została w tych Gliwicach, no i rzeczywiście przydała nam się w momencie, kiedy powpadali szefowie Solidarności Walczącej i wtedy nasz kolega powiedział, Jadzia, ty się ukrywaj, nic nie rób, a my w twoje nazwisko będziemy wykorzystywać jako szefa Solidarności Walczącej. No nie wiem, co chcesz. Myśmy jej nazwisko wykorzystywali, Jadzi, w tym, tak, wcześniej, jako nazwisko do komitetu wykonawczego, bo ten komitet wykonawczy to miało, tam parę osób było i tak różne osoby, między innymi Hanka był. No nieważne, ale ona była w pierwszym, też mi się wydaje. Jako nazwisko podpisywała, bo tam było takie, też taki pseudonim był sztuczny, przechodni, taki pseudonim mieliśmy, Lesowski, pamiętasz, taki że to nie był pseudonim jednej osoby, tylko był pseudonim co najmniej dwóch albo więcej osób, tak? Pseudonim taki przechodni mieliśmy. I tam niektóre oświadczenia Komitetu Wykonawczego podpisywaliśmy wtedy właśnie Jadwiga Chmielowska, Andrzej Lesowski, no i tam i moim nazwiskiem, tak? No bo ja już wtedy to nazwisko tam ujawnione było. A potem, kiedy wpadłem, no to jej nazwisko było, Andrzej Zarach podał jako przewodnicząca Komitetu Wykonawczego, ale ona na żadnym komitecie wykonawczym, Jadzia, nie uczestniczyła z nami, prawda? Na żadnym komitecie ona nie była fizycznie, prawda? Po powrocie twoim ze Stanów, kiedy w tym komitecie, wtedy uczestniczyła. Andrzej Kołodziej jej nie znał, a był członkiem właśnie Komitetu Wykonawczego. Po powrocie ze Stanów to już było takie ukrywanie się bardziej delikatne, to tam głupstwa takie już troszeczkę były. Ale Jadzia natomiast z Piotrem Chlebowiczem, związany z Krakowem bardzo, prawda? Piotr Chlebowicz. Oni też taki osobny trochę oddział wschodni Solidarności Walczącej. Jedna z taką inicjatyw, która teraz zresztą zmarł ich kolega i nasz kolega Ruszczyński, taki bardzo też odważny człowiek, którzy jeździli do Republik Sowieckich, wtedy na Litwę, na Ukrainę, gdzie do Kazachstanu, tak jeździli, tak? I tam tą ideę Solidarności Walczącej, a poza tym też umiejętności, drukowanie, maszyny i tak dalej, to różne idee tam rozpowszechniali. To był jeden z takich kierunków, w których działaliśmy, no, przez Jadzie, przez Piotra Chlebowicza, ale były też takie kierunki bardziej może ukryte jeszcze, bo tam mieliśmy takiego przyjaciela. To jest też sprawa taka bardziej głębsza jeszcze, bo to jest Rosjanin, Mikołaj Iwanow, który miał żonę Polkę. Zresztą żona była niewprowadzona w konspirację, bo to jest raczej taka żona, która się bała. Ona się bała tej konspiracji wyraźnie. Ona jej nie chciała. To znaczy, nie jest tak różowo, że wszystkie kobiety chciały i były takie chętne do konspiracji, bo jednakże był taki element głębszy, że wielu moich kolegów miało i wsparcie ze strony swoich, czy to żon, czy to matek, czy coś, ale też był taki strach, no była obawa, było też już zmęczenie. Rodziny cierpiały z tego powodu, że ta konspiracja była. No i ten Mikołaj Iwanow, on też tak niezależnie robił ten układ na wschodzie, bo tłumaczył nam ulotki. Pamiętam taka nasza zdziwienie i radość, jak BBC w 1985 roku podawało, że ulotki Solidarności Walczącej pojawiły się w Kijowie, prawda, Hania? Tak to było, tak? W Kijowie. Tak, taka informacja poszła przez BBC, bo to te ulotki, które od nas wychodziły, gdzieś tam szły, pewno przez agenturę, bo to nie było proste, no ale gdzieś się tam pojawiły w tym Kijowie, tak? I no, mieliśmy takich parę, jakby takich gałęzi. Byli jeszcze dwaj tacy chłopcy, jeszcze Wojtek Stando, ten, jak mu się nazywa?
taki ten wschodział, ten Wydział Wschodni był taki rozbudowany i zdecentralizowany. Tak samo jak sama Solidarność Walcząca, bo to było, to był też taki spór między nami w kierownictwie nawet, czy jak mamy działać, czy mamy działać tak bardziej pionowo, czy wszystko ma być podporządkowane tak jak w wojsku, tak jak w konspiracji takiej, jak w stanie, jak okupacyjnej, tak? Czy to ma być taka bardziej luźna konspiracja, taka bardziej sieciowa? I to raczej wygrywała ta druga opcja, że tworzymy różne struktury. Tworzymy jakby nie tylko struktury, które są podległe pionowo, ale takie różnorodne, że w pewnym okresie w Solidarności Walczącej na Pomorzu, w Gdańsku, w Gdyni, tak, były trzy Solidarności Walczące, takie niezależne, tak? One nawet wzajemnie się tam oskarżały, że to jedni są agenci, drudzy są jacyś tam, no nie wiadomo kto i tak dalej, ale to dawało taką większą elastyczność tej organizacji, taką i trochę niezniszczalność, że ona tak się tworzyła samodzielnie. No, przy tym wszystkim trzeba powiedzieć, że jak to, co Hania mówisz o tych 60 mieszkań, no to jeszcze głębiej, tak powiedziawszy, no to ty tam spotykałaś się w tym podziemiu z paroma tysiącami ludzi przecież z Wrocławia. Tak, tak. A ja spotykałem się, już głęboko ukrywając się, już wiadomo, że się ukrywają, spotykałem się, myślę, że to jest jakieś 1500 ludzi, prawda? Tyle, tak? No i nikt mnie tu nie wydał. Z tego połowa tych ludzi w średnim była kobiety. Także to nie było tak źle. Wszystko ta konspiracja była taka, no, zakorzeniona w polskiej naszej duszy. To znaczy, to nie była tylko zasługa nasza, ale ta gleba, w której rośliśmy, w której ta Solidarność Walcząca rosła, no to była dobra gleba. To była taka gleba, jakby od dawna przygotowana, ta polska dusza, polska jakby no śmiałość, odwaga, znaczy taka niepokorność pewna, to się wszystko przejawiało, tak? I to byliśmy tacy sobie potrzebni nawzajem. Myślę, że byliśmy potrzebni sobie nawzajem jako ludzie, jako kobiety mężczyznom i wzajemnie, tak? Ale to też takie dawało nam, no, pamiętam, tak opowiadałaś mi, jak wiozłaś na spotkanie, na Radę Solidarności Walczącej, wiozłaś wtedy Zbyszka z Jurkiem, tym, tak, jak wiozłaś ich, a oni są fizykami i tam Hania ogląda się i mówi, że mamy ogon. Że mamy ogon za sobą, tak? Tak to było, tak? On prowadził Jurek wtedy, tak? Samochód prowadził Jurek. Ty z kierowcą. A oni z tyłu a wtedy oni mówią, no Hania, to jest twój problem, tak? Twój problem, tak? I to jak ty... Jak... Oni, proszę Państwa, rozwiązywali zadania. I oni powiedzieli, Hania, ty umiesz gubić ogony. I ja mówię, Boże, no przecież przyjechaliście, no i zaczęła się gonitwa. No i jeździliśmy po całym Wrocławiu, ja ich tam wypychałam, gdzie mają wysiąść i gdzie lecieć. No i spotkaliśmy się, to było spotkanie Rady Solidarności Walczącej, Korny wtedy. Tak, no, Rady Solidarności Walczącej. Nikt nie wpadł wtedy, tak. Tak, ale oni bardzo często przychodzili, po prostu jak Hania ich wiozła, to oni sobie rozwiązywali zadania matematyczne czy fizyczne. To było takie straszne napięcie. Znaczy ja chcę tutaj, mimo tego, że przez nią wpadłem, to chcę Hankę pochwalić bardzo głęboko, no bo ona przeżywała to lata. To nie było tak, że to było miesiąc, to było pół roku, ale to wszystko trwało, no wszystko trwało, tak główna konspiracja od 81 roku, zaraz od pierwszych dni stanu wojennego do tej naszej wpadki. Sześć lat to trwało, tak? No więc to straszne napięcie, które ona jakby miała, żeby właśnie to bezpieczeństwo, żeby nie spowodować czegoś, żeby tu są dzieci, a tu są konspiracje, tu jest Polska, no i to takie rozdarcie, które ona przeżywała, no ja, to rozdarcie, to widać było w jej oczach, ona była naprawdę strasznie dzielną kobietą wtedy, no. Ona jakimś nie tylko tak przydawała się
nie tylko przydawała się jakby tak organizacyjnie, ale przydawała się tam nam wszystkim wtedy w organizacji, ona się przydawała tak moralnie, bo ona była takim, takim jakby płomieniem, który nas zapalał. Znaczy w jakimś sensie tak, także nie wypadało być, znaczy mnie nie wypadało być tam wiele gorszym, tak, czy wiele i tak dalej, i wielu osobom. I to jest taka głębsza rola takich ludzi jak Hania właśnie wtedy w konspiracji. No ale tutaj właśnie chciałem cię strasznie mocno ucałować, Hanka. No. Za to. Proszę, tak. Proszę, nie, ale proszę Państwa, właśnie kiedy miałam ten list gończy, bo może to muszę dodać, to w tym momencie zgłosiły się do nas osoby, które postanowiły, to znaczy właściwie Kornel wpadł na pomysł, że ja mam odpowiedzieć na ten list gończy. Że ten list gończy, który dali w gazetach, prawda, o matce trojga dzieci, odpowiedź na list gończy. Ja tam nie miałam myślenia, że mam coś się odpowiadać i rzeczywiście odpowiedzieliśmy na ten list gończy. Ten list gończy ukazał się w naszej prasie, no i był tam wysyłany do gazet, ale one nie opublikowały. I na ten list gończy była odpowiedź wśród, że tak powiem, ludzi Solidarności. Bo poprzez kanały pewne zjawili się ludzie, którzy mi chcieli pomóc. Zjawiła się pani Chorbaczewska, która zajęła się najmłodszą moją córką, nauczycielka. Zosią zajmowała się całym domem, zajmowała się Grażyna Walczak, o której dwa słowa może powiem, a moim synem zajmowała się pani Rzymańczyk, która przeze mnie wpadła wcześniej, nauczycielka. Ona się zajmowała moim synem, bo ona uczyła w technikum, jakim kolejowym, tak? I ona właściwie miała chłopców i powiedziała, że chętnie zajmie się synem, jak będzie miał problemy, może do niej przychodzić. Wpadła przeze mnie, ponieważ wcześniej miałam jej dowód i ona przez to została aresztowana, ale ona się ode mnie, że tak powiem, odcinała, później mi pomagała właśnie zajmując się synem. A pani Grażyna Walczak, która zajmowała się całym domem i Zosia miała ją jakby do dyspozycji, kiedy coś się działo w domu, to powiedziała kiedyś, pewnego dnia przyszła i powiedziała: Hanka, ja nie będę mogła działać, ponieważ gdyby mojemu synowi powiedzieli, że coś zrobię, to ja wszystko powiem. Wiesz co, nie wiem, daj mi jakąś taką robotę, żebym ja nikogo nie sypnęła. No więc ja wtedy jej mówię, no to będzie się zajmowała paczkami, no i jak chcesz, to zajmuj się, prawda, tym moim domem. I ona właśnie z tymi paczkami jeździła z obecnym zresztą wiceprezydentem miasta, panem Blujem, który był jej synem i wtedy w swoim plecaku nosił żywność dla wielu miejsc. Ale teraz jeszcze powiem o Jadzie Chmielowskiej, bo Jadzia Chmielowska jednak była też bardzo odważną dziewczyną, prawda? No tam miała jakieś tam swoje wady, jak każdy z nas, ale jeżdżając do Wrocławia, prawda, spotykając się z nami, to też ona jak niewiele osób, nie obciążała nas na przykład, żeby jej załatwiać mieszkania. Ja tylko jedno mieszkanie jej załatwiłam, które miało być takim ostatnim mieszkaniem do sprawdzenia, czy ona jest czysta w pobliżu, gdzie spotkała się z Kornelem. Ale to już spotkania były po przyjeździe Kornela z zagranicy, a wcześniej ona miała sama, znalazła sobie ileś tam miejsc, do których przyjeżdżała, dawała nam znać, że jest, prawda? Miała tam swoją sieć taką konspiracyjną. No i rzeczywiście no, dziewczyna była bardzo, bardzo, że tak powiem, czynna, tak. Zresztą to możecie powiedzieć tu w Krakowie, bo przecież z Chlebowiczem razem współpracowała i właściwie on tutaj drukował, miał taki bunkier prawie do drukowania, całą rodzinę tam w to włączył i Jadzia tam pomagała. Także no, Jadzi nazwisko tutaj bardzo nam się przydało, prawda? Z tym, że IPN, właśnie to jest taka sprawa, że w IPN-ie jej nazwisko widnieje jako działaczki dużo, dużo wcześniej, zanim ona w ogóle się z nami, ona tylko powiedziała, że ona się pod wszystkim podpisuje, pod wszystkim, co Kornel, prawda, wydaje. No więc dla działaczy, dla IPN-u ona dużo wcześniej jak gdyby była taką osobą, która podpisywała łącznie jako komitet wykonawczy, bo struktura Solidarności Walczącej była taka, że była najpierw Rada, potem Rada miała trudności ze spotkaniem się, prawda, jak nas wyaresztowali i powstał komitet wykonawczy. I ten komitet wykonawczy właśnie tam istniał, była Jadzia, która nie przyjeżdżała na spotkania, ale później
no już Ewy Kubasiewicz wtedy nie było, prawda, bo Ewa Kubasiewicz nie była nigdy. Właśnie tutaj takie ważne nazwisko, Ewa Kubasiewicz. Ja właśnie wczoraj tutaj dostałam piękną książkę Ani Walentynowicz i tam usiłowałam właśnie poczytać o tym, co tam jest o Solidarności Walczącej, prawda. No i rzeczywiście Ewa Kubasiewicz nie mieściła się w Solidarności Związkowej i właściwie w momencie, kiedy się dowiedziała od Andrzeja Kołodzieja, że jest Solidarność Walcząca, natychmiast do nas przyjechała i właśnie z Andrzejem przyjeżdżali bardzo regularnie na te spotkania, prawda, Kornel? No oczywiście, także to też nazwisko bardzo ważne, prawda, dla państwa. Ja też chcę jeszcze dodać, Hania, że no, twoją zasługą jest to, że ta Solidarność Walcząca to chyba jest jedyna organizacja, która chyba jest jedyna, ja nie wiem, która w kierownictwie nie ma agenta. Znaczy nie miała agenta, tak? Takiego, który by donosił na swoich kolegów, tak? Bo tam jeden z nas był zarejestrowany jako tajny współpracownik, ale wszystkie informacje z IPN-u świadczą o tym, że no nie miał tej funkcji, którą tam jest zanotowany, bo to różne rzeczy. Także to, że nam się udało, Hania, tak jakby no uniknąć tego najgorszego, czyli że od początku nie byliśmy na widelcu no właśnie naszych przeciwników, no to przez to też mieliśmy taki większe znaczenie, większy nawet trochę taki mit niż sami znaczyliśmy. Nawet my się z siebie tak trochę żartowaliśmy tak się tego, ale prawda jest taka, że to twoja intuicja, żeby tych ludzi, których wzięliśmy do tej Rady Solidarności Walczącej, twoja intuicja, twoja uwaga, ich taka psychologiczne wyczucie, tak, no dało ten efekt, że ta organizacja właściwie no, miała różne zakręty, miała wpadki i tak dalej, ale agenta, który na nią donosił, bo to ludzie mogli się załamywać, to jest co innego, ale największym jakby takim zagrożeniem dla każdej konspiracyjnej struktury jest to, że ona jest już od początku jakby no penetrowana, a najlepiej, a często jeszcze robiona, no tak jak struktura wolnych związków zawodowych, którą organizował świętej pamięci Kazik Świtoń, bardzo dzielny człowiek, no ale tam na siedmiu, to pięciu to było agentów, które tą strukturę robiło, tak? Tylko dwóch nie było agentami, tak? To jest taka tragedia wtedy zupełna, tak? Więc to, żeśmy tego uniknęli, no to jest wielka twoja, Hania, zasługa, no to jest wielka... Proszę państwa, to nie... Też FMW walczący. Tak? Ale nie na szczycie nie. No to bardzo dobrze, to bardzo dobrze. Tak. Ja tu chciałam taką króciuteńką... O kobietach rozmawiamy. Tak. Marku, o kobietach rozmawiamy. Tak. Króciutką taką... Tak, agentki. No, taką króciutką historię powiedzieć. Taką króciutką, że właściwie w tej Radzie Solidarności Walczącej to ci przyjaciele się znaleźli, no tam oczywiście nikt nie mógł być w partii, takie było, był jeden z kolegów, którego tam chcieli, żeby przyjąć, ale przyjęliśmy taką zasadę, że nikt nie mógł być w partii, niezależnie jaki on tam był. W każdym razie to były tak osoby, no i jeden z naszych kolegów, tam była ta właśnie Marysia Koziebrocka, która teraz trochę jest w Stanach, uczy dzieci prezydentów Stanów Zjednoczonych, tak? Ale jeden z kolegów mówi tak, po paru, że tak powiem, spotkaniach. Kornel, po co ta Hanka jest w Radzie Solidarności Walczącej? Przecież ona nic nie wnosi, ani słowa nie mówi. Mówi, po co? No, Kornel wysłuchał, bo Kornel zawsze wszystkich słuchał. No, ale jakoś tam powiedział, no nie, Hania ma być. No i Hania była, prawda? Teraz ten kolega mój nie przejdzie koło mnie, żeby koło mnie nie uklęknąć. Więc to, no, czy to jest ulica, czy to jest kawiarnia, czy to jest kościół, on zawsze przyklęka przy mnie. Ale ja nie miałam do niego żalu, bo wiedziałam, że on ma rację. Ja ani słowa nie powiedziałam na tej radzie, natomiast z Janem Pawłowskim rozmawiałam i potem Kornelowi. Kornel się pyta, co ty uważasz? No to ja jemu mówiłam, co ja uważam, ale żebym tam publicznie wśród tej Rady Solidarności Walczącej cokolwiek wypowiadała, to tego niestety, Kornel, nie mówiłam.
teraz Państwo rozumiecie, dlaczego ja tak naprawdę bardzo dziękuję za obecność dzisiaj i za to wspomaganie prawdy o przeszłości. Panie Marszałku. Kornelu, jeżeli można, oddamy głos sali. Jedno tylko zdanie, już dostaniesz mikrofon. Haniu, ale wiesz co, muszę Ci coś powiedzieć. Niewiele jest kobiet w Polsce, w naszej historii, które miały drukowane znaczki z własną podobizną. Byśmy drukowali znaczki z twoją podobizną. Wdrukowaliśmy plakaty z twoją podobizną, z hasłem uwolnić Hankę. No widzisz. Dałaś dobre świadectwo, ale okazuje się, że byłaś szanowana przez nas już w tamtych czasach. Oddaję głos z sali. Paweł. Tak, no ja patrząc tu po sali widzę, że co najmniej 1/3 to drukarze, kolporterzy, a z 60% to redaktorzy, więc pytanie pewnie będzie ciekawe dla wszystkich. Jak byście to Państwo zrobili, że poligrafia SW była na takim poziomie? Przecież jakbyśmy to oceniali tutaj w Krakowie, to byście we Wrocławiu musieli mieć fabrykę papieru i bardzo wydajną maszynę drukarską. Oczywiście mówię to w cudzysłowie, natomiast rzeczywiście był to wynik no chyba rekordowy na skalę całej Polski. Nie wiem, czy Warszawa i Tygodnik Mazowsze mogą się z wami porównywać pod względem jakości, ilości maszyn, którymi zadrukowywaliście matrycę. No, ja matrycę zadrukowywałem Mercedesem, czyli maszyną do pisania mojego dziadka, która miała 60 lat. Ta bibuła, która przyjeżdżała z Wrocławia, była naprawdę no, klasy nieosiągalnej dla innych. Musiał za tym stać jakiś wymyślony, może przez właśnie kobiety, patent, który powodował, że byliście w tej czołówce krajowej. Ja tu raczej oddam głos Kornelowi, ale proszę Państwa, Kornel wydawał biuletyn dolnośląski przed stanem wojennym. I w zasadzie w momencie, kiedy Solidarność dostała piękny powielacz, Kornel prosił wtedy Frasyniuka, żeby mu oddał stary powielacz. No i oczywiście Kornel za czasów Solidarności drukował w tajnym miejscu i biuletyn dolnośląski. Nigdy, pamiętam, ja nie wiedziałam, gdzie on to drukuje, jak już się dowiedziałam, że on jest redaktorem. Zamykał swoich drukarzy wtedy, jak się okazuje, niektórzy byli takimi prawie no, pijakami, jak to mówił, ale wspaniali chłopcy naprawdę. I oni to drukowali. Kiedy stan wojenny właśnie nastał, że tak powiem, to ten ukryty powielacz na początek nam się bardzo przydał, a struktury kolportażu również się przydały i Kornel od razu z dnia na dzień puścił tym kolportażem przez uczelnię, bo myśmy do mnie przychodzili młodzi studenci i zawierali ten biuletyn dolnośląski. Potem ci kolporterzy sprzed stanu wojennego przyszli do mnie, na przykład dwóch chłopaków i powiedziało mi, że mają, że on zgubił dowód, ma tu wszystkie dokumenty, może panu Kornelowi się przyda. Ja mówię, ale ja nie wiem, gdzie jest Kornel. No ale może pani wie, jak mu podać. No i oczywiście takie dokumenty do mnie tą drogą kolportażu przyszły. Wynalazek właściwie w pewnym sensie Kornela, te ramki. Te ramki, o których Kornel może tu powie, to było niesamowite. Tutaj kto chciał drukować, to miał drukować. Nie było czegoś takiego, że drukarnia była w jednym miejscu. Potem, kiedy weszły ramki to do drukowania, to właściwie to była tym sieć pokryta, a nasza królowa druku, Baśka Sarapuk, szkoda, że Państwo nie mogli jej poznać, bo to jest rzeczywiście, ona trzęsła chłopcami i ile ona miała drukarni, to nie wiem, ile ona wychowała tych ludzi, bo po prostu tam jednych nazywała jakimiś dziećmi, drugich nazywała jakimiś młokosami, trzecich nazywała tam jakoś inaczej, już nie pamiętam. W każdym razie ona miała kilkadziesiąt tych drukarni. Kilkadziesiąt i właściwie ta forma drukowania ramkami to była po prostu, no ja nie wiem, to takie grzyby po deszczu, no może nawet jakoś to więcej, jak to, Kornel, ty to nazywasz? To był taki trochę system nie do zdarcia, no bo to był nie centralistyczny, tylko właśnie taki rozproszony, no. Myśmy tak bardzo się z Hanią nie przejmowali, że jakaś drukarnia nam wpadnie. Tak, no to nie było, problem był taki, że żeby te drukarnie powstawały, a nie żeby, że będą wpadać. No trudno, tak? Ale
No tak, znaczy miały osobne też zdecentralizowane kolportaże w dużym stopniu, prawda, Ania? No to było bardzo różnie. Tak. Drukarnie rozpoznawaliśmy czasem po winiecie, bo bez winiety, wszyscy dostawali bez winiety. I na przykład ktoś tam mówił, jak na przykład wpadł druk, to myśmy wiedzieli, z jakiej drukarni wpadł druk. Po prostu. Ale też, szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy Kornel wiedziałeś o wszystkich, prawda, drukarniach. Bo zjawiał się ktoś i mówił, chce drukować. Kornel mówi, proszę bardzo, no to matryce, dajcie nam miejsce, gdzie dostaniecie nie matryce, tylko te klisze, prawda, bo to było na kliszach. A ramki były skręcane. To Kornel to wymyślił, to skręcanie ramek. Ktoś mnie pyta, kto to wymyślił, kto to tak wymyślił? A ja mówię, no Kornel. Kornel to wymyślił. Ja mówię tak, a Basia powiedziała tak, to było coś nadzwyczajnego, bo można było z rurkami przejść całe miasto, zwinąć kawałek, prawda, tej materii, no i iść w drugie miejsce. No, no i tak to od ruku nie potrafię powiedzieć, bo wszystko robiłam. Nadawałam audycję, nagrywałam nawet audycję parę razy, zdejmowałam anteny rozwieszane gdzieś tam na strychach. Dużo rzeczy robiłam, a drukowałam tylko raz w dniu stanu wojennego na Politechnice Wrocławskiej jakimś kręciołkiem. O druku niewiele mogę powiedzieć. Ale w tej sprawie druku to jeszcze jest taka głębsza jedna rzecz. Taka rzecz jest treści, bo to rzeczywiście no, te powielacze, te offsety warszawskie, one nas biły różnymi. Myśmy nie mieli właściwie takich urządzeń, tak? Ale też treść, którą przekazywaliśmy. Bo treść przekazywana przez Solidarność Walczącą to właściwie było tylko jedyne pismo, właściwie były dwa takie pisma, takie bardziej takie miesięczni, to była Niepodległość ta warszawska, tej Liberalno-Demokratycznej Partii Niepodległość, takie pismo i ten Hutnik Krakowski, który byśmy drukowali. One były takie podobne trochę w treści, że były takie antykomunistyczne, takie bardziej takie zuchwałe, bardziej takie radykalne, tak? A sprawa konspiracji, ona się wiąże też z tym, co ta konspiracja proponowała. No, była konspiracja, co prawda, Solidarności, no, ale po drugiej połowie lat 80. to ta konspiracja właściwie już proponowała no, w jakimś stopniu no, taką straszną ustępliwość, taką straszną jakby no już trochę to była konspiracja taka odwrotu. Był taki tekst Jacka Kuronia, krajobraz po bitwie. Najpierw krajobraz przed bitwą, to było w roku 82, tak? A potem w 87, Ania, tak to było? Ten tekst krajobraz 7? Nie, 8, 8, 8. Nie. Nie. Nie, 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 nie. Krajobraz przed bitwą to był Jacka Kuronia tekst na początku stanu wojennego, to był 82 rok, a krajobraz po bitwie to był 88 rok, wiosna, o ile ja pamiętam, tak, 88, to nie był, to, bo to był po naszym aresztowaniu, bo myśmy go nie czytali w tym, przedtem, prawda? Po naszym aresztowaniu trochę nie było. To był 88 rok, wiosna. No te różne treści, na przykład był taki dokument Solidarności, pamiętam, z 1985 roku, taki poważny dokument podpisany zresztą przez Lecha Wałęsę, taki programowy, to w tym dokumencie nie było mowy o tym, że w Polsce ma się odrodzić Solidarność. No nie było, tam było o ruchu spółdzielczym, było o samorządności, było o podmiotowości, obywatelskości i tak dalej, ale słowo Solidarność w ogóle nie było użyte w tym. Także te treści Solidarności Walczącej były jeszcze bardziej dla nas ważne niż sposób przekazu, niż ilość i tak dalej, tak? Bo jak nas aresztowali, to wzięli Andrzeja Zaracha na UB, tak? Na SB tam. Naszego kolegę z Komitetu Wykonawczego, tak? I powiedzieli mu tak, panie Andrzeju, tu mamy twoje, pana tam przewodniczącego, i niech pan nam powie, że pan w ogóle nie ma nic wspólnego z Solidarnością Walczącą, oczywiście tego, ale nie, nie, mnie, mnie o to, nam nie o to chodzi. Ale
my chcemy zrobić taką, my chcemy z Panem, żebyście dalej robili Solidarność Walczącą, ale chodzi nam tylko o dwie rzeczy, żebyście nie mówili, że jesteście, że chcecie rozwalić Związek Sowiecki, że jesteście w programie za rozpadem Związku Sowieckiego, bo przecież to jest kompletne wariactwo, przecież to był 87 rok, tak, 87 rok, jesień, listopad, tak, bo to się nie stanie, bo to nie ma żadnej możliwości, a druga, że nie mówcie, że nie będziecie rozmawiać z władzą, bo wy mówicie, że nie będziecie rozmawiać, no jak nie będziecie rozmawiać, przecież trzeba z nami rozmawiać i tak dalej, tak, my będziemy wam drukować, my będziemy wam pomagać nawet, oni powiedzieli, tak, Andrzejowi, a Andrzej mówi tak, no panowie, ale jak ja wam mogę uwierzyć, że to tak jak chcę, tak jak ja się na to zgodzę, to będzie tak jak wy mówicie. A oni powiedzieli, no panie Andrzeju, niech pan pokaże jakiś taki ostry artykuł z waszej gazetki Solidarności Walczącej, a my panu gwarantujemy, że on się ukaże w gazecie wrocławskiej, takiej reżimowej gazecie wrocławskiej, idącą na cały Dolny Śląsk, tak? Że gwarantujemy panu, tak? I on mówi, no dobrze, to ja z panami taki test przeprowadzam, tak? Taki test przeprowadzam. I ten artykuł się ukazał, rozumiecie państwo, tak? Ukazał się. To był 87 rok, jesień. Dokładnie się ukazał. Dokładnie się ukazał taki artykuł, który... Tak, tak. Co? No to był dokładnie słowo w słowo jakiś taki radykalny artykuł przed komuną i tak dalej, tak? I on się ukazał. Także to treści dla nich były ważne. Naprawdę to nie tylko... To nie, znaczy ja bardziej jesteśmy, mi się wydaje, że Hania, my jesteśmy bardziej dumni z tej myśli, z tej idei, z tego takiego naszego jakby przywiązania, z takiego uporu, z wierności temu wszystkiemu, niż tego, że Ja może chciałabym powiedzieć, ja wszystkich zawsze odsyłam, jak do mnie teraz przychodzą, bo tam niechętnie rozmawiam z ludźmi, ale proszę, i Państwa też proszę, zobaczcie na zasady ideowe Solidarności Walczącej, które Kornel napisał, one są w internecie. To jest 87 rok, na przyjazd papieża. To są rzeczy aktualne dzisiaj. Po prostu wszyscy, którzy to czytali, Kornel potem mówił, ja sam nie wierzyłem w to, co pisałem, ale chciałem to, zresztą Kornel zawsze mówił, jak będziemy o tym marzyć, to się stanie, jak nie będziemy marzyć, to tego nie będzie. I proszę poczytać, jakie tu są, to dzisiaj można to wszystko realizować. Jest o wolnej Białorusi, jest o wolnej Polsce, o wolnej Litwie, o Ukrainie. Pamiętam, jak Moczulski, kiedy Kornel był za granicą, przychodził do mnie i mówi tak, niech Kornel nie gada w Ameryce o wolnej Ukrainie, przecież tam go zagdaczą, mówi. Niech on to mówi w Polsce, a tam mówi co innego. Ja na niego popatrzyłam i mówię, ale Kornel będzie mówił to, co myśli, a nie tą pod publiczkę, prawda? No i Kornel wtedy uważał, że jeżeli ma powstać, prawda, upaść komuna, to po prostu, żeby nie było rozlewu krwi, to nie mówił o żadnym porozumieniu okrągłego stołu. Uważał, że się komuna wali, ale że mam się, że tak powiem, zorganizować Związek Sowiecki w granicach właśnie tych republik. Nie zmieniać granic. No Boże, ile było krzyku, że on nie chce, prawda, wolnego, znaczy Lwowa do Polski. Jedynie Giedroyć to popierał. To wiem, że również tak samo uważał. Ja przepraszam, ale myśmy państwa chyba zagadali, a prawie nikt nic nie pyta. Nie dajemy im na razie niemożliwości. Pawełku, ja ci powiem jedno zdanie. Było takie ogłoszenie w jednej z bibuł Solidarności Walczące i u ciebie w domu, w twojej kuchni możemy drukować czysto, cicho i bezpiecznie. Daję głos dalej. Małgosia jest druga w kolejce. Ja prosiłabym o głos, jeśli tak mogę nazwać, dziecko Solidarności, czyli pani córkę, ponieważ głos pana Kornela traktujemy jako głos ojca, pani jako głos matki Solidarności Walczącej, a czekam i myślę, że wszyscy czekamy na głos dziecka Solidarności Walczącej. Ale nie wiem, o czym miałabym mówić. Ja może sprecyzuję, skoro pani jednak odważnie podjęła mikrofon.
skoro pytam o spojrzenie dziecka, bo pani tutaj była dzieckiem, to może tak pójdziemy trochę tropem, jakby... Czy pani nie postrzegała swojej mamy trochę jako James Bonda Solidarności kobiet? Może jakąś akcję, którą pani zapamiętała, a nie może wszystko koniecznie rozumiała? I również do pani pytanie, ponieważ pani mama bardzo chwaliła panią za osobę jako odpowiedzialną i jako łapiącą niemalże w sposób organiczny, taki genetyczny, te wszystkie tajniki i działalności konspiracyjnej, a była pani tak bardzo młodą osobą. Czyli dwie sprawy. Akcję jakoś, którą pani zapamiętała jako, powiedzmy, James Bond kobiety Solidarności i pani jak się w tym odnalazła? Jakiś taki szczególny moment. Znaczy ja muszę powiedzieć, że myśmy, nie wiem czy mama tutaj mówiła, ale myśmy w zasadzie mieszkali sami, bo ojciec z nami nie mieszkał, więc w zasadzie w 1981 roku to ja miałam 14 lat, miałam 2 lata młodszy, 13, tak? Nieważne. 13, brat był 2 lata młodszy rocznikiem i siostra 9 lat ode mnie młodsza. Znaczy, no ja sobie przede wszystkim chyba nie zdawałam sprawy, na pewno nie zdawałam sobie sprawy z tego wszystkiego, no ale musiałam sobie poradzić, więc sobie poradziłam. Musiałam się nauczyć, ale nie było wtedy schabowych, nie wiem czy pamiętasz, więc było prościej. Dużo. No. Ale w każdym bądź razie, no, historii mogłabym opowiadać dużo, ale nie wiem, trudno mi powiedzieć. Tutaj mój stosunek do Kornela był bardzo negatywny, można powiedzieć, wręcz nienawistny, ale to chyba zrozumiałe, bo zabierał mi mamę. Więc no, może mi trochę później przeszło, ale długo to musiało potrwać, no. Znaczy, no nie wiem, trudno powiedzieć w zasadzie, no. W ogóle, oczywiście jak mnie nie mogli złapać, to ją śledzili. Zosia była śledzona, chodząc do szkoły. I w zasadzie, jak zorientowałam się, że ona jest śledzona, to ona miała, proszę Państwa, za zadanie, to jest strasznie ważne, pisać, gdzie ona chodziła, bo dalej oni później trochę oszczędniej mówili. Dużo oszczędniej mówili i Zosia Zosia miała ze mną kontakt listowy, właściwie, muszę powiedzieć, miała parę źródeł, znaczy źródeł, parę nitek. I ona mogła, do niej przychodził kolega, którego matka miała do mnie, prawda, dojście. Miała koleżankę, kazałam jej dać koleżankę w szkole, która ma dobre poglądy, a z którą ona się nie przyjaźni. Bo jej najbliższa przyjaciółka, Marta, która teraz jest krakowianką, prawda, mieszkała z nią w momencie, kiedy było najgorzej, ale Zosia wtedy dostała list, że ma pisać, jak jest śledzona, co robiła. Ja z nasłuchu wiedziałam, że to chodzi o moje mieszkanie, bo na przykład mówili, kiedy Zosia wyjdzie. I oni uważali, że mnie złapią przez nią. Ona miała bardzo ciężkie życie ze względu jeszcze na rodzinę, bo obie babcie szalały. Uważały, że tylko Zosia potrafi mnie sprowadzić do domu. Ale to było ukrywanie się. Ja tutaj powiedziałam, że ja ją zapytałam. Zosiu, mam list gończy, co mam robić? Dziecko, jeżeli się, znaczy przyjdę do domu, mnie aresztują i będę w więzieniu. A jeżeli się schowam tak, jak mi nakazuje Kornel, zresztą tylko dwie kobiety posłuchały, Baśka, właśnie ta Królowa Druku i ja, że mamy się schować, bo to był Kornela, że tak powiem, taki rozkaz. No i ona, a ja mówię, wtedy się będę z tobą spotykała. I były te spotkania z Zosią. I Zosia, powiedz na przykład w momencie, kiedy, co oni zrobili, no wtedy, kiedy mnie chcąc złapać, a dzieci były w domu, jak wyważyli drzwi, a wy byliście sami. I co, jak wyglądało to sprowadzenie tej komisji, która chciała was zabrać do domu dziecka. Ja im zresztą powiedziałam, będą was chcieli może zabrać do domu dziecka, ale pamiętajcie, macie dwie babcie, macie ojca, który w pobliżu mieszka, który się wami zaopiekuje. No i teraz opowiedz tą historię właśnie może. Jak oni weszli, jak co Edek powiedział wtedy, co Edek chciał zrobić, jak to wyglądało. Powiedz to proszę. No bo nie otworzyliście drzwi, nie otworzyliście drzwi.
Znaczy, no nie otworzyliśmy drzwi, nie wiem dlaczego, bo na ogół wchodzili, albo jeżeli ja wychodziłam wcześniej, bo był taki dzień, że wychodziłam wcześniej, odprowadzałam siostrę, to potrafili mnie ze szkoły zabrać i po prostu przywieźć, żebym otworzyła drzwi. Ale wtedy, nie wiem, jakoś z bratem stwierdziliśmy, że nie otwieramy. Po prostu nie wiem, czemu taka decyzja była podjęta, ale raz żeśmy się zaparli, nie otwieramy. No i weszli z drzwiami do domu po jakimś tam czasie, oczywiście myśląc, że ktoś się chyba ukrywa, bo pierwsze ich jakieś takie ruchy to były właśnie do szafy, w kanapy, żeby szukać jakiejś osoby. No później, no ja się tylko wtedy martwiłam, bo już nie będę tu opowiadać całej historii, w każdym bądź razie był moment, że uznali, że nas zabiorą do domu dziecka, no bo dzieci same, ja prosiłam, że zadzwonię do ojca. Oczywiście nie pozwolono mi na to. Później się martwiłam też o moją siostrę, która była w przedszkolu. Myślę sobie, że po prostu nikt nie będzie wiedział, że ona jest nieodebrana, no bo to był mój obowiązek. No, sprowadzili tam jakichś lekarzy, żeby... Zresztą, no, że dzieci zaniedbane, że matka... No, oczywiście wszystko zmierzało ku temu, żeby mamę złapać, prawda? No i był taki moment, że mój brat... No jakoś tak nie wytrzymał tego napięcia, bo przyszła najpierw jedna komisja lekarska, później druga, bo ja tam się nie chciałam zgodzić, tam trochę chciałam im utrudnić jakoś tą sytuację. No w każdym bądź razie, no bo ci ludzie też byli pewnie wzięci i nie do końca nie wiedzieli dlaczego, prawda? No ale w każdym bądź razie, no tak dramatycznie się trochę to zadziało, ponieważ mój brat tam... W pewnym momencie się mi wyrwał, powiedział, że on tam wyskoczy przez balkon, że on nie chce. Wtedy oni się jakoś tak zajęli, a w tym momencie udało mi się dorwać do telefonu, no i tam wykręcić numer też trochę, no drżącą się popłakałam już wtedy, bo jakoś tak nie wytrzymałam, no ale w każdym bądź razie udało mi się zawiadomić jakąś panię tatu, panią, z którą ojciec pracował, żeby natychmiast się pojawił w domu, no i skończyło się to tak, że ojciec przyszedł, jakoś załatwił tą sprawę, nie wiem, że nas w końcu, aha, no wtedy żeśmy u taty mieszkali po prostu, bo ojciec nie mieszkał z nami, więc tato nas zabrał do siebie i nie mieszkaliśmy w domu przez ten czas, bo zdeklarował się, że będzie się nami opiekował. Ale pani tu chciała taką historię z Jamesa Bonda. Znaczy, może to nie będzie aż taka, ale w każdym bądź razie może ciekawa. Ponieważ no, w zasadzie do tego pierwszego listu gończego to praktycznie nikt nie wiedział, że się mama jakoś tam ukrywa i że działa i myśmy to wszystko ukrywali, więc w zasadzie u mnie w szkole moje koleżanki też nie wiedziały. Czasami tylko mówiły, ale ty masz fajnie, że ty możesz sobie, że u ciebie nie ma mamy, taty, że tak sobie możesz niby wszystko robić. No ja oczywiście to widziałam inaczej, bo ja chciałabym, żeby ktoś był i ktoś mi coś zakazywał, ale to tak zawsze jest z dziećmi, że jak czegoś się nie ma, to się za tym tęskni. No, ale pamiętam właśnie taką sytuację, jak no, dla dzieci, które nie były w takim klimacie, to było dziwne, że ktoś może za kimś chodzić w ogóle, że śledzić. No i pamiętam, że gdzieś tam żeśmy szli do koleżanki, no i oczywiście za mną szli. No i ja tam mówię z tą przyjaciółką, z którą byłam, no to ona jak znała sytuację, ale reszta to w ogóle uważała, że myśmy sobie coś wymyślamy, że za dużo właśnie, żeśmy się filmów amerykańskich no, oglądały i w ogóle, że to jest wymyślone. No, no ale wtedy był czas, że wyłączali prąd na jakiś czas. Jechałyśmy windą, no i był moment, że z koleżanką, że winda stanęła nagle prąd, no nie było wiadomo, czy prąd wyłączono, czy to jest po prostu, czy coś się wydarzyło. Za chwilę oczywiście ten prąd wrócił, ale myśmy wysiadły z tej windy trochę przerażone, ja też tak nie za bardzo wiedziałam, no byłam dzieckiem, co się dzieje, więc myśmy już po schodach szły, w ogóle wyszłyśmy jakąś tam inną bramą, bo wtedy było tak, że można było w bloku, prawda, strychem przejść, nie wiem, czy państwo wiecie, no ale tak się też gubiło jakieś tam ogony. No i myśmy wybiegły inną bramą, tym strychem,
To był wieczór już taki dość późny, ja też wiedziałam, że bałam się to trochę. No i na podwórku spotkałyśmy tam jakiegoś kolegę i prosiłyśmy, żeby nas odprowadził na przystanek, bo my się boimy, bo nas poza nami chodzą i tak dalej. No i on, pamiętam, wtedy nas wyśmiał totalnie, bo powiedział, że w ogóle jak możemy coś takiego, że w ogóle jakieś chodzenie, kto, co mówi, przecież to jest niemożliwe, no. No i takie sytuacje, jak pod domem stali też właśnie, pokazywałam nieraz koleżankom w takich, no myśmy znali, bo to były najczęściej duże fiaty, prawda, no osoby, które wiedziały, to ja już wiedziałam i po rejestracjach, kiedyś to były rejestracje, które miały jakąś liczbę, znaczy literę w rejestracji, co się wtedy nie zdarzało, teraz to jest nagminne, ale wtedy to były takie, no oczywiście też miałam kolegów, których podstawiali mi, prawda, żeby się mną zainteresowali, tak. Znaczy to kilku kolegów padło, którzy później powiedzieli, że w życiu do mnie nie przyjdą, bo po prostu, bo w jakimś dziwnym domu mieszkam, w którym jeden przyniósł książkę, drugi coś tam przyszedł o coś zapytać i wszyscy po prostu powpadali i uznali, że już później już nawet były już lepsze czasy, ale oni mówili, nie, my już do ciebie to już nigdy nie przyjdziemy na pewno. No to tyle może. Halo? Proszę Państwa, ja tak troszeczkę może z innej perspektywy, bo wróciłem po 42 latach do kraju, także wszystkie problemy, które tutaj były, które Państwo rozumialiście, znane mi są tylko z prasy i z doniesienia, ale ponieważ wbrew temu, co czasu się mówi, że tam z drugiej strony wody nikt się nie interesował tym za bardzo, to muszę Państwu powiedzieć, że ja sam osobiście byłem zaskoczony zachowaniem wielu kolegów, na przykład muzyków z Krakowa, którzy stworzyli kabaret polityczny i przedstawili niektóre sprawy z Polski, którzy kupowali za nędzne pieniądze, bo wtedy jeszcze nie zarabiali jakichś uczciwych pieniędzy, zresztą muzycy z Polski nie za dobrze zawsze stoją. Kupowali shotguny i przygotowaniem było, że jeżeli wkroczą Rosjanie do Polski, no to zacznie się w Nowym Jorku i w Waszyngtonie masakra z Rosjanami. Były przygotowane nawet plany zaatakowania ośrodka rosyjskiego na Long Island. I to mogę z całą pewnością powiedzieć. Ja się znalazłem ze względu na to, że akurat pana Kornela Morawieckiego znam jako bohatera bezsprzecznego tamtych czasów. Miło mi było panią spotkać też, bo o tym nie wiedziałem. Zresztą nie wiem, panie Kornelu, czy pan pamięta nasze spotkanie w Warszawie w Szejku dwugodzinne, kiedy później w deszczu uciekaliśmy pod Sejm, pan wtedy gdzieś miał jakieś spotkanie drugie. I może chodzi mi o co? Chodzi mi o to, że państwo z państwa doświadczeniem, w tej chwili jak patrzę na sytuację w Polsce, odbiegam trochę od tematu, prawda? Chciałem zapytać, jak państwo doskonale znający struktury, bo te struktury jednak się rozleciały i to bardzo mocno, widzicie perspektywę kraju w tej chwili w dobie tej potwornej globalizacji tych wehikułów finansowych z Zachodu, który ja dosyć dobrze znam, bo prowadziłem bardzo duże inwestycje w Stanach, bo tak szczerze mówiąc za dużo ludzi nie wraca i tak się zastanawiam, czy ten krok był mądry. No mądry był ze względu na sympatię, na sentymenty, ze względu na ojca przeszłość, wujków przeszłość, prawda, ginęli pod Monte Cassino, prowadzili szarże pod Grojątami i tak dalej, i tak dalej. Ze względu na to wróciłem i dlatego mnie, co mnie interesuje, jak słuchałem pana syna w pierwszych przemówieniach, byłem zbudowany, bo syn jest doskonały, jeżeli chodzi o plany gospodarcze i tak dalej. Tylko się zastanawiam, czy w tych politycznych układach będzie miał szansę to wszystko zrealizować, bo jak na przykład myśmy byli wychowani, byłem tutaj na studiach w Krakowie, na dialektyce, prawda, marksistowskiej. Ale jak teraz słyszę z ust niektórych polityków te powiedzenie, moralność pragmatyczna, no to wtedy mnie to zaczyna też zastanawiać trochę, jak to wszystko się potoczy. Gdyby pan mógł parę słów powiedzieć, jak pan to widzi na przyszłość, to bardzo proszę.
no ten świat, którym jest Polska, w którym jesteśmy, który się zmienił po tym wszystkim, co nam się udało zrobić Polakom, czyli udało nam się no, pokonać ten komunizm, nie samemu, tylko no to, bo to jest, bo to był system, który sam się zużywał też, znaczy jakoś do swoich dni też doszedł. I jakby no to nie jest tak, że to jest tylko nasza zasługa, ale po tej wielkiej transformacji jesteśmy już prawie 30 lat, bo to jest 89, a teraz mamy 2017 rok, 28 lat jesteśmy po okrągłym stole i te zmiany, które są w świecie, są bardzo ciekawe. Z jednej strony jest to świat wielkich możliwości, a z drugiej cały czas takich nowych i starych zagrożeń, bo upadkiem komunizmu zrobiliśmy ten świat bezpieczniejszy, no bo groził nuklearny konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim i ten konflikt groził końcem naszej cywilizacji. I to, że to się stało tak bezkrwawo, że to się upadło, że ten potężny wtedy jeszcze władający no, znaczną częścią globu, 2/5 globu może, jak Chiny weźmiemy i weźmiemy kraje afrykańskie różne i tak dalej, pod swoim panowaniem trzymający system, że on tak upadł, no to z raptem świat stał się bardziej taki bezpieczniejszy, bardziej demokratyczny, bardziej ludzki. I to jest nasza wielka polska zasługa. Ale teraz pomalutku też zbierają się też takie ciemne chmury. W dalszym ciągu ten proces, taki dalekosiężny proces rozwoju broni masowego rażenia, rozwoju też sił i też konkurencji, która się na świecie dzieje, on cały czas grozi no, końcem naszej cywilizacji. I tutaj no, te problemy gospodarcze, o których Pan mówi, którymi też mój syn się zajmuje w Polsce, ale problemy gospodarcze, przed którymi stoi cała Europa, to jest jeden aspekt gospodarczy, z drugiej strony kulturowe, związane z słabnięciem wiary całego naszego tego kręgu europejskiego, a z drugiej z tym naciskiem tego obszaru muzułmańskiego. To jest jedna kwestia, ale taka najważniejsza kwestia, to jest jak ten świat ma się prowadzić, jak mamy go sterować, jak nasze pokolenia przyszłe, Zosi, dzieci Zosi i tak dalej, jak mają ten świat urządzać, żeby nie doszło do tej olbrzymiej katastrofy. Jakie siły tu mają takiej katastrofy właśnie wojny, nuklearnej wojny, która byłaby końcem świata. Także to cały czas, to co odsunęło się na tych 30 lat, to cały czas jest takim zagrożeniem realnym. Wszystkie inne zagrożenia są mniej ważne, bo wydaje się, że to jest ten świat strasznego rozwoju. Znaczy pierwszy raz właściwie w historii ludzkości jest świat dosytu, że to jest świat, w którym mamy dosyć jedzenia, dosyć ubrania, bezpieczeństwa, informacji, bliskości między ludźmi, także to domów, ciepła, komunikacji między ludźmi. Tak? To jest taki świat z jednej strony zbliżający się do raju, a z drugiej mający jakieś podszycie takim strachem wielkim, taką obawą. Ona jest utajona, ale naszą polską rolą i rolą też tutaj całą europejską jest zbudowanie takiej siły, która będzie ten świat stabilizować. Ja myślę, że tak na dłuższą metę, to jak się patrzy na te ostatnie, na ostatnie 28 lat po tej transformacji, no to różne rzeczy nam się udały, ale też straciliśmy możliwości rozwojowe, które nasi rodzice, nasi dziadkowie budowali, znaczy w jakimś stopniu ten przemysł, kultura pracy, zakłady pracy, budujemy jakby nowy świat, ale tamto
żeśmy w dużym stopniu oddali innym, czy sprzedali, wyprzedali, żeśmy to zmarnowali. I teraz budowa jakby nowego społeczeństwa, nowej rzeczywistości takiej europejskiej i globalnej, to jest bardzo ciekawe i bardzo odważne i poważne zadanie. No, moim zdaniem na poziomie międzynarodowym to rola Polski powinna być taka, jaka jest geograficznie, czyli my jesteśmy w tym centralnym położeniu europejskim, możemy łączyć ten świat zachodniej Europy z tym kontynentem azjatyckim, z całą bezkresną Syberią, tak? I możemy tworzyć tutaj pewien układ, powinniśmy stworzyć taką wspólną Europę zjednoczoną od Atlantyku do Pacyfiku, gdzie Polska byłaby takim rdzeniem tego zjednoczenia, pewnym centrum, tak? I to jest taka moja wizja przyszłości takiej geopolitycznej. A jest jeszcze wizja przyszłości ustrojowej i to jest taki ustrój, który uważam, że ma iść w tym kierunku, który Polska też przedstawiła tym swoim pomysłem, swoim fenomenem Solidarności, którego się wzięła i nasza konspiracja, i ta nasza rozmowa teraz, i to, że możemy śmiało dyskutować i spierać się i możemy też oferować coś nowego światu. Takim naszym pomysłem, czy takim wyzwaniem to powinien właśnie być ten nowy ustrój, taki ustrój bardziej solidarny, idący w tym kierunku rozwoju, który jest zgodny z duchem chrześcijańskim, który wypływa z tego nakazu miłości bliźniego, tylko to jest nakaz dotyczący poszczególnych ludzi, mnie i ciebie, tak? A solidaryzm to jest taki nakaz pewnego zbliżania się między sobą różnych grup, różnych warstw społecznych, różnych też narodów i konkurowania ze sobą, ale też wzajemnego takiego jakby no dodawania sobie wartości, siły i tak dalej. To nie jest tylko, to jest taki ustrój, w którym nie tylko ci silniejsi, ci bogatsi będą pomagać słabszym, ale też ci słabsi, biedniejsi będą się poczuwali w obowiązku, żeby działać na rzecz całości. I to jest jakby taka nowa trochę koncepcja. Ona jest inna koncepcja niż koncepcja socjalizmu, inna koncepcja niż kapitalizmu. I to jest tak ten kierunek, którym Polska powinna teraz światu tak zaproponować i sama testować te rozwiązania. I to jest to, co pan pytał o tą globalizację, o ten nowy, zmieniony świat, bo to jest naprawdę świat z jednej strony strasznych możliwości, a z drugiej strony ciągle takich obaw zniszczenia, totalnego zniszczenia, całkowitego zniszczenia. Takiego, bo te moce tworzenia ludzkości, tak, które dała Europa, dała nauka, dała kultura, dała edukacja i tak dalej, te moce tworzenia, one są w tej chwili trochę równoważone mocami zniszczenia. I chodzi o to, żeby te moce tworzenia wygrały nad tymi mocami zniszczenia, żebyśmy nie doprowadzili tego świata nie cofnęli tego świata do jakichś początków naszej cywilizacji, bo gdyby się rozpętała nad ziemią wojna jądrowa, no to nie znaczy, że my wszyscy zginiemy, czy nasze dzieci zginą, ale zgubimy swoje wartości, zgubimy ład i wtedy zniszczymy jakby tam tą podstawę naszej wielkiej cywilizacji właśnie wyrosłej z chrześcijaństwa, idącej przez wolność myśli, wolność kultury. No i dlatego ja osobiście uważam, że powinniśmy tworzyć tą Polskę na zasadzie wolności i solidarności. To jest jakby nasze zadanie i nasz obowiązek. Teraz widzicie Państwo, jakiego Mateusz miał, że tak powiem, nauczyciela. Teraz nie dziwcie się, że tak Mateusz jest taki, jaki jest i wszyscy pokładają w nim nadzieję. Mamy już trzecią lekcję za nami, w związku z tym będziemy zmierzali do końca. Ostatnie pytanie. Stanisław Iskra. W literaturze pojawiają się informacje, że Solidarność Walcząca miała też wtyczki po drugiej stronie, tam w Służbie Bezpieczeństwa i tak dalej, i we władzy. Czy były takie sytuacje i jak to mniej więcej wyglądało? To jest jedna rzecz. A druga, chciałem zapytać, kiedy Państwo zorientowali się, że niektórzy
działacze Solidarności dogadują się z komunistami ponad głowami społeczeństwa i poza innymi działaczami Solidarności, że jakieś deale są przygotowywane. Tutaj Kornel mówi, że mi ja powiedziała, ale to tak króciutko. Tak, mieliśmy takiego jednego człowieka, który, o którym wiedział Kornel, ja i człowiek, który nam go dał. Ostatnio okazał się taki dokument w Polonii i tam człowiek jest z tyłu pokazany. To jest nasz agent, który był, poszedł po to do SB, żeby nam przekazywać jakieś tam informacje. Kornel zawsze skromnie mówi, że niewiele żeśmy tam z tych informacji od niego dowiedzieli, ale wiedzieliśmy, to było potwierdzone tam, prawda, że mają mieszkania puste, jak to odbywają się te spotkania ich i tak dalej. Natomiast mieliśmy takich zaprzyjaźnionych ludzi, którzy nas ostrzegali. Kornel się nigdy z nimi nie spotykał. Jest taki jeden człowiek, który mówi, że nam pomagał. I nawet kiedyś powiedział, że się z nim, z Kornelem spotkał. Nigdy się nie spotkał, absolutnie. Spotkał się z Wojtkiem Myśleckim, z innymi ludźmi. Z Kornelem się nie spotkał. Agent się, Służby Bezpieczeństwa z Kornelem nigdy się nie spotkał. O ile wiemy, bo w tej chwili ci agenci znamy ich, oni przychodzą na spotkania z Kornelem. Więc ostrzegali nas, na przykład dowiedzieliśmy się, że podsłuch jest u mnie w bibliotece. Takie ostrzeżenia przychodziły. No ponoć to przychodziło od nich. Teraz pan zapytał o, zaraz jeszcze, a kiedy pierwszy raz dowiedzieliśmy się, to może tutaj Kornel odpowie, ale ja pamiętam, proszę państwa, takie spotkanie, to było właściwie po wpadce bujaka przychodzi do mnie profesor, przed spadką, przepraszam, tak rzeczywiście, bo to chociażby nawet wynika z tego. Przychodzi do mnie człowiek i mówi, że chce spotkanie z Kornelem. No ja, to był profesor na Politechnice Wrocławskiej, tam była zorganizowana, nie będę mówiła teraz może nazwiska, zresztą jak chcesz to powiedz. I mówi do mnie, że ja, czy pani wiedział, że ja mogę mu zorganizować spotkanie. Powiedziałam, bo jest bardzo ważna sprawa, bo szykuje się podziemny, okrągły stół podziemia. Pierwszy raz to wtedy usłyszałam. Okrągły stół podziemia i mówi, ja bym chciał reprezentować Solidarność Walczącą. Ponieważ podejmowałam decyzje takie ad hoc i Kornel mnie do tego upoważniał, jak uważał, że to jest coś, jeżeli uważam, że coś ważne, to mam go spotykać. On nawet nie wiedział czasem, z jakimi ludźmi się spotyka. Po prostu nawet czasem mi mówiła, czy to było potrzebne. No ale rzeczywiście z ludźmi rozmawiałam. No i to rzeczywiście zostało to... Natychmiast właściwie bardzo szybko udało mi się Kornela spotkać i pan profesor chciał właśnie reprezentować nas w jakimś okrągłym stole podziemia. No i później nastąpiła wpadka bujaka. Dziwna sprawa, no nie wiem, to była jak gdyby taka pierwsza przymiarka. I takich trochę rzeczy mieliśmy, takich jak gdyby takie prawda, Kornel, odgłosy. Ty tak chyba, no proszę, ja ci oddaję głos, bo to akurat... No takie sygnały właśnie takiego dogadywania się między taką, jak potem się nazywało, konstruktywną opozycją a władzą, one tak się trochę przewijały w różnych aspektach. Ja nawet pamiętam, że takie echa dochodziły do tego, jak już po aresztowaniu, jak byłem wyrzucony do Stanów Zjednoczonych, jak byłem w Stanach, to tam w rozmowach, no sam do dzisiaj właściwie nie wiem, czy ten układ Okrągłego Stołu, czy to jest pomysł polski, czy pomysł sowiecki, czy to jest jakiś układ, który zawarli Sowieci z Amerykanami, czy to jest jakieś testowanie tej konwergencji dwóch systemów, wtedy z jednej strony kapitalistycznego, z drugiej socjalistycznego. No do dzisiaj nie wiemy, jakie są korzenie tych porozumień w Magdalence, a potem przy Okrągłym Stole. Ale to były potężne siły w to zaangażowane. To nie tylko siły może naszych kolegów konspiracji z różnych stron, ale właściwie to były zaangażowane siły polskiej inteligencji, kościoła, zagranica ten kierunek przyjmowała. No bo my, jak ja byłem w Stanach Zjednoczonych, to ten nasz
projekt właśnie rozpadu Związku Sowieckiego i tak dalej, to nie budził ze strony elit amerykańskich, wtedy senatorów i tak dalej, nie budził specjalnego uznania. Oni uważali, że to jest trochę takie awanturnictwo. To nie jest też tak, że wszyscy wtedy uważali, że chcieli tego, co się stało. Znaczy naprawdę taka jakby no wyartykułowana wola, znaczy ja nie mówię w sercach ludzi, że tego nie było, poszczególnych ludzi, ale wyartykułowana i zorganizowana wola, taka jakby no wyraźna właśnie tych przemian, które teraz nastąpiły, które nastąpiły potem po tym 89, 90, 91, zwłaszcza po klęsce puczu Janajewa, o rozpadzie Związku Sowieckiego mówię, to taka wola, ona by nie była wyartykułowana. To była próba pewnego, to obie strony uważały, że należy jakąś próbę zbliżenia systemu, ale nikt nie mówił wtedy o tym, że jeden z tych systemów, zbliżenia systemów do siebie, ale nikt nie twierdził, że jeden z tych systemów przestanie istnieć. No jest taka książka, myśmy ją wydawali, Hania, w podziemiu jeszcze, Plan gry Zbigniewa Brzezińskiego, to wielkiego polityka amerykańskiego, no bo on był bardzo zaufanym doradcą Cartera, ale potem przez lata jeszcze do dzisiaj ma swoje miejsce w polityce amerykańskiej, tak, bo jest też przyjacielem Kissingera i tak dalej, to może przez Kissingera, może ma nawet wpływ na Trumana, na Trumpa, ja nie wiem dokładnie, ale to on w tej książce w 85 roku, wydanej w podziemiu, więc może pisanej w 84 roku, pisał, że ten układ Stanów Zjednoczonych i Związku Sowieckiego będzie trwał i konkurował między sobą, daj Boże pokojowo, on tego chciał, tak, do połowy XXI wieku, czyli jeszcze do 2050 roku, tak, on tak przewidywał, tak, także ten rozpad tego systemu i zmiany, które nastąpiły, one były naprawdę nieoczekiwane dla, nawet jak Państwo oglądacie teraz, oglądacie tamte archiwalne jakieś tam nagrania z Okrągłego Stołu, czy przeczytacie gazety z tamtych czasów, to nigdzie Państwo nie znajdziecie, że ta konstruktywna opozycja miała za celu, że Wałęsa, że Frasyniuk, że Bujak, że Mazowiecki, że Geremek, że oni mieli na celu obalić system. To nigdzie tam takiego rzeczy nie pisano. No tak, na przykład jak byłem w Stanach Zjednoczonych, jak byłem wtedy, pamiętam, w mieszkaniu na śniadaniu u pana Jana Nowaka-Jeziorańskiego, też takiego wybitnego Polaka, przecież kuriera z czasu okupacji, a potem znanego też polityka Kongresu Polonii Amerykańskiej i właściwie amerykańskiego również, polskiego potem, no to on mi mówił, panie Kornelu, ja tylko chcę od pana, my chcemy tylko od pana dwóch rzeczy, żeby pan nie mówił, że my, Amerykanie, że Ameryka nie ma dawać kredytów, czyli pieniędzy reżimowi generała Jaruzelskiego i żeby pan nie pisał źle o Wałęsie, żebyście panowie nie krytykowali Wałęsy, tak? I wtedy, i ja wtedy od niego dostałem tak od ręki w tym mieszkaniu w Waszyngtonie $5000 bez żadnego pokwitowania, co było wtedy olbrzymimi pieniędzmi dla ludzi z podziemia. Państwo rozumiecie, bo to zarabiało się w Polsce po $10-20 miesięcznie, tak? I to były olbrzymie pieniądze, ale oczywiście i on i pan Brzeziński obiecali mi, że jeżeli tylko będziemy mniej więcej tak postępować jak Ameryka, jak oni chcą, a to była chęć dogadania się z Rosją i absolutnie nie upadku komunizmu. Przepraszam, to nie było tak. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, czy Państwo zdajecie sprawę, że jeszcze jak Związek Sowiecki się rozpadał, naprawdę się rozpadał, czyli powstawały te osobne państwa, Ukraina, Litwa, ale zwłaszcza Ukraina, tak? To jest jesień 91 rok, tak? No to wtedy prezydent Bush już senior, prezydent Bush senior przyjeżdżał tutaj na wschód i mówił,
Jelcynowi, żeby absolutnie nie oddawać Ukrainy. To samo mówiła pani Thatcher. Więc to nie tylko nasi politycy okrągłostołowi, ale również poważne mocarstwa, najpoważniejsze mocarstwa zachodnie. Stany Zjednoczone, Anglia nie wyobrażały sobie rozpadu Związku Sowieckiego. To co się stało. A tym bardziej również tego rozpadu nie wyobrażały sobie również te narody Związku Sowieckiego do końca. To nie jest tak, że to jest pewien proces, który się tak zaczął od rzeczywiście od tej naszej transformacji Solidarności. Stopniowo ten stan wojenny, wydawało się, że oni wygrali, potem nasza konspiracja i tak dalej. Potem oni stracili, ten komunizm stracił jakby taką rację bytu w sensie moralnym takim, w sensie przyszłości. Znaczy sami komuniści już nie chcieli ani zabijać za niego, ani nie chcieli za niego umierać sami, tak? To było miejsce, to był moment, w którym ten system się rozpadał, tak? I właśnie trudno było wyczuć, który to będzie moment. Jak mnie pytają, co było takim akordem takiego rozpadu komunizmu, to ja mówię tak, że to było wtedy jak czołgi Janajewa, czyli takie, nie wiem, GRU czołgi czy NKWD, najbardziej zaufana dywizja czołgów wyjechała na Plac Czerwony w Moskwie. To był sierpień 91 roku, po puczu Janajewa, tak? Po tym puczu Janajewa wtedy prezydent Wałęsa wystosował już taki adres hołdowniczy do Janajewa. Wtedy jest też taki, że my z powrotem jakby wracamy do tego, tak? A te czołgi wyjechały na Plac Czerwony, a na ten Plac Czerwony wyszli Moskwiczanie. Wyszły tłumy Moskwiczan. I te czołgi zamiast pogrzać CKM-ów po tych swoich rodakach, tak? No to przyjęły Jelcyna na szczyt, kwiaty w lufy czołgów i tak dalej. No i tak się skończył komunizm. Po prostu sami Rosjanie przestali wierzyć w ten komunizm. Sami żołnierze, sami Rosjanie, sami komuniści. Ja potem rozmawiałem z Bukowskim, takim wielkim dysydentem rosyjskim, tak, który właśnie wtedy w tych pierwszych dniach Jelcyna i pierwszych tygodniach, miesiącach przyjechał do Moskwy, bo nie mógł wtedy patrzeć do archiwów moskiewskich, gdzie tam zresztą pisze, że to nasi generałowie Jaruzelski, Kiszczak i te nasze politbiuro chciało interwencji sowieckiej, ale Sowieci nie chcieli interwencji w Polsce, absolutnie, że nie chcieli, tak? Ale to nie jest ważne. Najważniejsze jest to, że ten Bukowski mówi, Kornel, bo ty mówisz, że okrągły stół polski, że to cofnięcie i tak dalej, ale wy Polacy to tak przesadzacie. Zawsze tą swoją rolę chcecie podnieść wyżej niż ona jest faktycznie, mówi. Wiesz, mówi, po tym załamaniu się tego puczu Janajewa, to nasi komuniści, cała ta ci nasi zbrodniarze i tak dalej, oni byli po prostu w rozsypce. Oni byli kompletnie zagubieni, mówi. Wtedy jakby ich wsadzić na dwa statki, i wywieźć ich na bezludną wyspę, to by nas całowali po rękach, żeśmy ich nie powywieszali, mówi. Bo oni mieli poczucie, że skrzywdzili cały naród rosyjski, nie tylko was. Mieli poczucie zbrodni, mieli poczucie kłamstwa, które uprawiali całe dziesięciolecia i tak dalej. I prywaty własnej też, tak? I oni byliby szczęśliwi, żeby... Ale potem, mówi, już Jelcyn był jednym z nich i Jelcyn mówi, że nie trzeba, nie nada chybotać łatkoi, nie trzeba rozhuśtywać łódki, tak? Bo to może się wywalić. No ale on był jednym z nich, no, a potem po paru miesiącach to już stało się to samo, co u was, że zaczęli rozgrabiać majątek przez cały naród wyprodukowany, tak, wytworzony i tak dalej, no i oligarchowie i takim najbardziej patologicznym objawem tego jest Ukraina. Ukraina właśnie to jest takim objawem takiego patologicznego przejścia, że ludziom na Ukrainie, Hania, no myśmy walczyli z komuną, tak, myśmy walczyli tu, koledzy walczyli, wielu nas, tak, uważali, że komuna to jest B. Ale teraz jak Ukraińcy patrzą, no to im się za komuny żyło naprawdę lepiej, bezpieczniej,
uczciwiej niż teraz. No tragedia. No to naród jest podzielony, wojna domowa, znaczy jakiś... Proszę? No. Tak, na następny raz. Tak, tak. To już to wszystko trwa. Musimy kończyć. To było ostatnie pytanie. I w taki oto sposób kończymy nasze spotkanie, bardzo długie, ale za to bardzo ciekawe. Hanna Łukomska-Karniej, Kornel Morawiecki, same legendy, a prowadził pan profesor Arkadiusz. Dziękuję bardzo, zapraszamy za tydzień, wtorek.